Pani Damianę, proszę nam opowiedzieć, jak to się zaczęło, że Klub Sąsiedzki Przystanek włączył się w debatę publiczną i w działania związane z reformą komunikacji zbiorowej w Łodzi. Barier komunikacyjnych, które utrudniają starszym ludziom funkcjonowanie w mieście. I to był początek naszej działalności. Organizowaliśmy spotkania z MPK, liczne spotkania były z MPK. Dużo ludzi przychodziło, przychodzili z MPK też i rzecznik MPK i po trzy osoby. To były początki działalności, bo tak opinia okazało się to dla nich za... Po prostu zniechęcili się do spotkań z nami, bo tam słyszeli wiele krytycznych głosów, ale przychodzili najpierw, ze ZDIT-u przychodzili. Wielki żeśmy składali do nich w sprawie tych nieszczęsnych przyczyn, bo pan pyta, jak dlaczego włączyliśmy się w krytykę i w postulaty, jeśli chodzi o tą siatkę nieszczęsną. No ale myśmy wcześniej właśnie o te nieszczęsne przystanki tramwajowe, z których ludzie nie mogą wejść starsi do tramwaju. Na Wojska Polskiego tak się dzieje. Tam, gdzie my mamy swoją siedzibę na Dołach, ale również Pomorska, prawda? I wiele ulic w mieście, wiele tras tramwajowych. Jakbym Państwu powiedziała i pokazała, ile myśmy pism różnych wysłali do ZDIP-u, do MPK, do Urzędu Miasta. Urząd Miasta wszystkie nasze pisma w tych sprawach przesyłał do ZDIP-u. A ZDIP nam odpowiadał, że nie można, że nie ma pieniędzy, że jest zaplanowane na któryś tam roku ulica Wojska Polskiego. No, ja nie chcę przedłużać swojego, bo Państwa jest tyle i chcę zabrać głos, ale ja się tak naraziłam, że ja się tego nie boję i nie wstydzę się i narażałam się na i teraz też się narażam. No nie, ja mówię, nic mi nie pozwoli, ale mi dają do zrozumienia, że tak nas, mnie, mają dość, że jak, to tylko taki przykład powiem, jak w Urzędzie Miasta teraz było takie dla seniorów informacja, bo to seniorzy się to upominają właśnie o tą komunikację, też oni najwięcej jeżdżą publiczną komunikacją. To tak unikano, żeby do mnie nie dojść z mikro, to już po prostu jest żart z mikrofonu, żeby do mnie nie dojść, no ale później nie dał rady i musiał się w końcu na tej wielkiej sali. Ale jeśli chodzi o tą siatkę komunikacyjną, to jakbyśmy usłyszeli, że zabierają to 57, że bo na początku wydawało nam się, że po prostu no będą zmiany. Bywały już zmiany przez te wszystkie lata, jakie zmiany były. Ale nikt nie myślał, że to będzie przewrócone wszystko do góry nogami. To myśmy jeszcze zanim przyszedł ten nieszczęsny miesiąc kwiecień, myśmy pisali pismo, zorganizowaliśmy spotkanie, na które zaprosiliśmy z Urzędu Miasta. To był luty, 17 rok. Zaprosiliśmy ZDIT, zaprosiliśmy no, mieszkańców oczywiście naszego osiedla. Nie przyszli. MPK jeszcze. MPK się usprawiedliwiło, że i MPK i ZDIT się usprawiedliwili, zadzwonili do mnie, że nie mogą przyjść, bo jest posiedzenie Rady Miejskiej. Ale Urząd Miasta, bo to pani prezydent Zdanowskiej też było pismo wysłane z zaproszeniem, ani Rada Miejska nawet nie raczyli nas zawiadomić, że nie przyszli. No, to jest ta, że będziemy dzisiaj będziemy mówić o tej arogancji urzędników po prostu, o tej wielkiej arogancji. No to myśmy, przepraszam bardzo. Przepraszam. No to myśmy później zorganizowali następne zebranie, no i tak już tam ktoś wpływowy, już tak powiem, nacisnął, no to przyszły. To na naszej tej sali było ponad 80 osób. I wybuchła, nie było, nikt nie został obrażony, nikt nie został tam wymyślany, no ale tak gorąca dyskusja była, że ten, no pan
pana Brzołka nie ma, ja będę przy nim też mogła być. Przyszło ich trzech przedstawicieli z DIT, no i z Urzędu Miasta tą całą reformę, no to reprezentował tą całą siatkę, te zmiany reprezentował pan Brzołek. No nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Taka ta krytyka była, taka ostra. Pytania konkretne były. Dlaczego? Dlaczego ludzie najwięcej to 57 chodziło o to? Najlepsze połączenie, dlaczego to? Nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Z uporem mówili. No i tak jak pani prezydent, ludzie się przyzwyczają. No, myśmy mówili, no do ciasnego obuwia, jak ktoś nie ma drugiego, też się przyzwyczaja, nie ma innego zaznania. No więc mają nas dość, to już tak zakończę, mają nas po prostu dość. No i na tym bym skończyła. No, te pisma nadal wysyłam o te bariery. No, zadowoleni jesteśmy z tego po prostu, tego 57, no i bardzo dużo ludzi w Łodzi jest zadowolonych. No ale przecież są, oni mówią, będziemy korekty jeszcze robić. No nie wiem, jakie korekty. My się pytamy o koszty, my się pytamy, kto za to odpowiedzialny jest, kto jest autorem tego koszmaru komunikacyjnego. Nie. Myśmy protest zrobili przed Urzędem Miasta, było nas tam 20 osób. To było w czerwcu bodajże. Zaprosił nas pan wiceprezydent bodajże Rosji. Rosicki, dobrze mówię? No, chciał nas od razu, żebyśmy tam zniknęli, no, taka grupa przed Urzędem Miasta, trochę nie bardzo, no to nas zaprosili, to my powiedzieli, że przyjdziemy, ale za godzinę, jak to sobie postoimy, pokrzyczymy, czerwone kartki były. No i później poszliśmy na to spotkanie z panem wiceprezydentem. No, usłyszał on nas ciągle wszystko, te zarzuty wszystkie. No, widziałam, że był po prostu, no po prostu był zły na nas, że to jakaś grupka starszych ludzi, oni mają takie cele wielkie, a my im zawracamy głowę. No później na spodnej było, to było tam około 100 osób było, no to żeśmy mieli transparenty z napisami, koszmar komunikacyjny, prosimy o powrót piątki. 5 oddzielna sprawa, 57 wróć, 85 wróć. No i jeszcze spotkanie ostatnie było w końcu października. Wtedy też ludzi na naszą salę przyszło za 80. No i takie sprawozdanie do nich poszło z tego spotkania, takie pismo jeszcze, bo oni nie przyszli. I później słyszymy, że wreszcie, bo tak się mówiło, 57, wróci, nie wróci, wróci, nie wróci. Pani Zdanowska w telewizji podobno powiedziała, nie po to, żeśmy siatkę zmienili, żeby teraz odwracać. No ale w końcu to 57 wrócili. No jesteśmy zadowoleni, ale mieszkańcy miasta, ja tak myślę, mają nadal bardzo dużo zarzutów do tej obecnej siatki, bo tam no, trzeba byłoby wiele zmian zrobić i odwrócić wiele tych spraw. No nie wiem, jak to będzie. Dobrze, dziękuję za ten głos wprowadzenia. Panie profesorze, jak pan ocenia tę reformę, która została przeprowadzona przez ostatnie? No, nie tak jednoznacznie, jak moja czarna przedmówczyni. Uważam, że wiele założeń wstępnych było słusznych. Na przykład takie założenie, które dotyczy zwiększenia częstotliwości i traktowania poszczególnych linii, czy w szczególności dotyczy tramwajów, ale zdaje się, że również zostało to zrobione w stosunku do większości linii autobusowych. Pytanie, czy traktowanie jest odpowiednio częste. I pytanie, czy rzeczywiście był. I tutaj zaczyna się, czyli to z jednej strony jest jakby lepiej, tylko że ja jestem południowcem. Południa. Mamy sprzeczne interesy, jeśli chodzi o piątkę. A jeszcze chodzi o... Rzeczona piątka wróciła na Żydowską z taktem chyba takim tym typowym, co też jest dosyć dobre, tylko że zanim Kropiwnicki zaczął rozrabiać komunistyczną reformę tramwajów w 2007 roku, bo to wtedy przypuśćmy się zaczęło od remontu przecież
tak zwanego MTR, już od mnie zwanego, który nigdy nie był specjalnie MTR. Ta bidna szóstka tej Żgowskiej jeździła co 7,5 minuty. To był optymalny takt na linię radialną prowadzącą do Śródmieścia w mieście tego rzędu wielkości co Łódź. Piątka była w innym odstępie i uzupełniała. Nie dało się to skoordynować, żeby było co 3 minuty, prawda? Bo można było tam 3, ale nie dało się na różny takt. Ale ta szóstka była taka. Tylko piątka zapewniała w Jasnach Gnińskiego, na Górze Fabrycznym. Wydaje mi się, że to nie takie znowu absurdalne, żeby ta główna oś radialna miała jakieś dwa włącze. No i teraz co się stało? No ta szóstka dostała tak 12-minutowy, czyli jest rzadziej niż było za komuny, prawda? I tutaj postkomuny, no 2001 roku, złośliwie mówię komuna. No a ta piątka tam niby uzupełnia, ale jak ona uzupełnia? Nie regularnie, tylko początkowo jeszcze, to w ogóle tam był odstęp minutowy między jednym i drugim. Co oczywiście dzień poprzedni, normalnie, nie ma większego znaczenia, bo te 12 minut tam jeszcze jakoś można poczekać, chociaż też trochę dużo. Ale jak to się zacznie już mówić na sobocie czy o niedzieli, to już jest poważny problem, bo wtedy mamy tak jest chyba 20-minutowy, prawda? Jeżeli na piątka będzie też 20-minutowy, będzie minuta odstępu, to jest bez sensu. To lepiej, żeby ten tramwaj kończył na Placu Niepodległości, bo po co puszczać jeden za drugim. I tu jest właśnie ten problem, że ta reforma została przygotowana, znaczy moim zdaniem założenia może były słuszne, choć część nie, i teraz o tym powiem, ale teraz to wykonanie. Po pierwsze, jest gorszy efekt niż ten, który był w 2001, bo podobno układ 2001 tramwajowy był na tyle kosztowny, się okazał, z powodów, o których też pewnie nie można było mówić, że oni nie chcieli tego wrócić, bo to byłoby za kosztowne. Więc oni dostali, Tomek Burzałek z tą grupą dostał za takie założenie, że rób ta co chce, tak? Pod warunkiem, że zmieścicie się w budżecie. No dobrze, ale przecież pan profesor współpracował z Burzałkiem wcześniej w inicjatywie. Ale przecież od dłuższego czasu już nie. Przy tym jest raz byłem na spotkaniu w Urzędzie Miasta. I wtedy pamiętam takie duże spotkanie w tej wielkiej sali rady. I wtedy już nie pamiętam, co tam mówiłem. Było dużo gadania, dużo poleciało różnych słów. A ja chyba powiedziałem to, myślę, bo zawsze to podkreślałem, że pierwsza sprawa, o której w ogóle trzeba, o której się w ogóle wyszło, to jest, żeby się właśnie przeciwdziałać temu, dlaczego ten system z 2001 roku z tą dużą częstotliwością tramwajów okazał się taki nieskuteczny dla zatrzymania pasażerów, bo to przecież o to chodzi. Pasażerowie cały czas odpływali. Dlaczego? No bo po pierwsze była cały czas niepowstrzymana motoryzacja, po drugie była suburbanizacja, a po trzecie te tramwaje coraz bardziej tkwiły w korkach. Nie zostały uprzywilejowane, tak jak powinny być. I teraz oczywiście prawdopodobnie nie wrócimy tak szybko, czy jeżeli w ogóle wrócimy to dobrze, do poziomu przewozu 2001 roku. Ale przynajmniej trzeba czynić bardzo poważne starania, żeby po pierwsze te tramwaje uprzywilejować. Rzeczywiście nie było tak, że one gdzieś tam tkwią na skrzyżowaniach. I teraz jest oczywiście na ten temat, czy one są uprzywilejowane, czy nie, to publiczność podróżująca wie jedno. Nawet grono inicjatywy transportu też wie jedno, czyli to, że one stoją, że nie ma uprzywilejowania sygnalizacji świetlnej w zasadzie, choć czasami jest. Ale sprawność tego uprzywilejowania jest bardzo niska. I są skrzyżowania, gdzie w ogóle nie ma. Że się na przykład daje czerwone światło dla tramwaju, bo to, żeby było skrętne. Więc to są błędy w planowaniu, zarówno w organizacji takiej technicznej, pewnie tych systemów wstawiania ruchu na skrzyżowaniu, jak i w ogóle w planowaniu. Takim nawet urbanistycznym. No a dlaczego nie ma tego uprzywilejowania? No jak dlaczego? No dlatego, że chodzi o to, żeby przepuścić słonia przez ucho igielne. Czyli po prostu cały ten ruch samochodów, który pan tak bardzo lubi, żeby przeszedł przez te wszystkie neuralgiczne punkty w mieście razem z tymi tramwajami. Tego się nie da zrobić. To znaczy, da się zrobić tak, jak się tam robi w tej chwili, czyli po prostu puszcza się jedno i drugie. W efekcie spowalnia się jedno i drugie, tymczasem spowolnienie dla samochodów to nie jest jeszcze takie tragiczne, bo oni tak sobie szybciej dojedzie. Po to używają tych samochodów, że jednak jest w sumie szybciej. Przecież jest szybciej.
szybciej, przecież ja wiem, że jest szybciej, no. Rowerem jest szybciej niż tramwajem bardzo często, sobie teraz samochodem. Pieszo jest szybciej. Pieszo jest szybciej. Na Wyska Polskiego właśnie. Natomiast tutaj trzeba po prostu zdecydowanej polityki. Uprzywilejowujemy i basta. Dajemy priorytet i basta, prawda? I trzeba, oczywiście, że zawsze to jest kwestia jakichś tam kompromisów, że trzeba gdzieś, ale też jest kwestia odwrócenia w ogóle sposobu patrzenia na prowadzenie transportu publicznego, na te korytarze. Te tramwaje w Łodzi tradycyjnie wędrują wzdłuż arterii komunikacyjnych, co się przekłada na dłuższe dojścia do przystanków, na gorszy takie otoczenie okołoprzystankowe, bo się czeka gdzieś wśród tego smrodu, wśród tego wielkiego ruchu, ale to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że zawsze będzie ten problem tych skrzyżowań i tego uprzywilejowania skrzyżowania. Że normalnie powinno być tak, że się dąży do tego, żeby te korytarze tramwajowe były osobne. I możliwe, że tam gdzieś bezkolizyjne, albo przynajmniej takie, żeby to były proste skrzyżowania, żeby zawsze sobie mógł uruchomić światło. Jak to się dzieje na skomplikowanym skrzyżowaniu, to boję się, że ta sprawność będzie zawsze bardzo niska. A taka jest rzeczywistość. I teraz, wracając do tej reformy. Powiedziałem też chyba, nie wiem czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, ale zdaje się, że nawet oficjalnie na tym spotkaniu, Państwo mi ubaczą, było to chyba 2 lata temu, ja już nie pamiętam dokładnie, co było na tym spotkaniu. Powiedziałem tak, a przynajmniej tak myślę. Są w mieście pewne sytuacje ze Stanów. Przecież to, że 57 tam jeździ, tak jak jeździł, to jest efekt pewnej ewolucji linii L pośpiesznej. Pani na pewno pamięta. Był kiedyś L, prawda, prowadzony w ramach tego mnożenia tej linii pośpiesznej. I on tam już kiedyś też był cięty. Jak był stan wojenny, to go tam wtedy też przycięli do dworca fabrycznego, była zamiana z 51, coś tam takiego było. To też się już było oprotestowane i wrócili, prawda? W związku z tym widać, że to są pewne podstawy tego systemu, do których ludzie się tak strasznie przyzwyczaili, że trzeba by im było dać rzeczywiście jakiś dobry zamiennik, żeby w ogóle się na to usiłować zamierzyć, prawda? Że to powinno trwać. Można ewentualnie modyfikować. Ale tak nam mówiono, że będzie taki zamiennik i ta reforma da zamiennik bardzo dobrze. Wszyscy wiemy, że nie, po pierwsze, jeżeli mamy wymuszanie przesiadania się, ja oczywiście nie jestem za tym, że wszędzie będziemy mogli dojechać bez przesiadania się. Nie, nie da rady. Ale jeżeli już mamy to 57, czy to 85 nawet, i ludzie się do tego przyzwyczaili, to każde odbieranie się powoduje gigantyczne procesy społeczne. Uważam, że można było poprawić układ autobusów bez angażowania się w takie konflikty. No dobrze, a dlaczego się zdecydowano na likwidację? No bo widocznie, to mamy czas spytać Buda Burzałka, którego tu nie ma. No ja niestety za niego nie odpowiem, ale sądzę, że oni mieli pewną wizję tego układu, który według nich będzie sprawny, prawda? Tylko się nie liczyli z tym, jak oni dostrzegli tych wszystkich ludzi, użytkowników, uważali, że oni... Proszę Państwa, ja nie jestem pewien, czy wszyscy, którzy protestują, mają rację. Prawdopodobnie nie, bo na przykład znam przypadek też z południa, prawda, że wszyscy protestują, że im zabrali 16, to jedzie Gagarina i potem na Plac Niepodległości. Obecnie Paderewskiego. Jak będzie Niepodległość się nazywać za jakiś czas, nie wiem. Ale co Pan sądzi? Ale proszę Państwa, a przecież mają 57, zawsze mieli. Ja nie wiem, dlaczego im będzie się ta 16 jest tak potrzebna do szczęścia, no ale więc uważam, że częściowo te protesty są takie troszkę może nieuzasadnione, ale częściowo są uzasadnione, jak to zwykle bywa z protestami. Lepiej by było, przystępując do takich zmian, nie angażować się w te konflikty. No i to jest jeszcze kolejna sprawa. Jeżeli chciano zmusić ludzi do tego, żeby używać tramwaju, co jest w sumie zbożne dosyć, bo te tramwaje mają znaczenie podstawowe i takie rzeczy jak dublowanie 99 i tym tramwaje, może nie jest najszczęśliwszy. Może nie bym tutaj zakładał, żeby właśnie tego to zmienić. Tylko że wtedy trzeba było uprzywilejować te tramwaje, a przede wszystkim spowodować, że ludzie starsi do tych tramwajów mogą się dostać. I tu właśnie dochodzimy do tego punktu. Ja przecież wiem, że jest całe poważne, nasz boski jest to samo, znaczy ludzie się nie mogą dostać do tramwaju. Moja świętej pamięci mama już przestała jeździć dawno tramwajem, jeszcze ją ratował autobus, który tam jeździł, dopóki jeszcze jeździła, potem już nie była w stanie.
Bo to jest karygodne, naprawdę. To jest karygodne. To jest karygodne. Ci ludzie potrafią ładować kasę. Modernizację ulicy Gdańskiej, przebudowę nawierzchni na Gdańsk. Różne takie inne... A więc zrobią tych wysepek przystankowych. W imię czego? No podejrzewam, że w imię tego, co reprezentuje pan. Czyli w imię interesów tych, którzy siedzą w samochodach. Bo każda platforma wyniesiona na przystanku oznacza spowolnienie ruchu kołowego. Prawda? Każda wysepka oznacza, że jeden na tysiąc wjedzie na tą wysepkę i ten znak drogowy i go zmasakruje, prawda? Przecież ile razy widzę zmasakrowany znak. No bo nie jeżdżą ostrożnie. I tak, także są, ja mam takie zdanie, reasumując, zaraz skończę, zdanie ambiwalentne dosyć. Dostrzegam bardzo wiele dobrych rzeczy. Wejście do głąb osiedli. Państwo dostali autobus, który jedzie z wnętrza osiedla Marysińska, prawda? Tam. To nie, ja nie jest no tak, ale tam ma dostanie. Przecież to jest absurd, żeby samochodem można było przejechać od Marysińskiej do centrum bezpośrednio Franciszkańską, a autobusem nie. I to było utrzymywane przez kilkadziesiąt lat. Znaczy nigdy nie było żadnych autobusów. Pierwszy raz to zostało zrobione. Tylko teraz właśnie dobre rzeczy zginęły w powodzi tych takich głupot, które się pojawiły z tych głupich konfliktów. No. Ja zatrzymuję, panie profesorze. Ja pozwolicie państwo, że chociaż po jednym głosie do każdego panelista, a później zaraz oddaję państwu głos. Panie Arturze, pan został wywołany. Jestem tak nietypowym zmotoryzowanym, bo faktycznie uwielbiam jazdę samochodem, jest to moja pasja, związany zawodowo jestem z tym, ale po mieście poruszam się pieszo. Przez wiele lat poruszałem się po mieście zbiorkomem, czyli komunikacją miejską połączoną z samochodem. Rotowałem te sposoby komunikacji. Teraz przez chwilę wypowiem się w odpowiedzi na pana profesora stwierdzenie prywatnie, nie jako przedstawiciel zmotoryzowanych, ale jako zmotoryzowany mieszkaniec Łodzi. Ma pan rację, w 2001 roku komunikacja funkcjonowała o wiele. W 2001-2002 roku ja miałem jako zmotoryzowany mieszkaniec Łodzi, mający do pracy około 8 km wybór. Czy chce mi się wsiąść w samochód i pojechać samochodem, czy jeżeli jest ładna pogoda, wyjdę wcześniej i pójdę pieszo, czy ewentualnie, jeżeli miałbym taką ochotę, bo też posiadam, wsiądę na rower albo wsiądę w komunikację miejską. Stopniowo ta możliwość była ograniczana. Skracały się trasy, zmieniały się trasy, wydłużały się właśnie te interwały tramwajowe. Człowiek, żeby dojechać do pracy, musiał wyjść albo dużo wcześniej, albo przyjeżdżał na styk, albo przyjeżdżał po czasie. Bo nie każdy ma ochotę wstać godzinę wcześniej po to, tylko żeby w imię jakichś czynników wsiąść akurat w tramwaj, nie w samochód, którym przyjedzie w 15 minut, a nie w półtorej godziny. Także to jest jedno. Komunikacja, zgadzam się, funkcjonowała dużo lepiej. Druga rzecz, śledziłem te zmiany, ponieważ dotyczyły częściowo też mojego osiedla i to, co zaproponowano, nie do końca jest dostosowane do potrzeb ludzi. Tak osób starszych, osób młodszych, w zasadzie mam jedyne doświadczenie takie, że i z rozmów, że studentom jest łatwiej dostać się w dni poniedziałek, piątek. Na uczelnię, natomiast jeżeli by nie daj Boże mieli już zajęcia w weekend, to już jest problem. Ja sobie na stare lata postanowiłem zrobić studia podyplomowe z rejonu Bałuckiego Rynku. Musiałem docierać na Lutowicza, tam gdzie jest rektorat. Naprawdę kupiłem sobie kiedyś bilet tramwajowy, powiedziałem przejadę się tramwajem, nie dało rady. Szybciej w 30 minut doszedłem, nie minął mnie przez ten czas żaden tramwaj w weekend. Czyli w tym momencie ten tramwaj, ta komunikacja, którą nam zaproponowano po reformie, nie jest alternatywą ani dla roweru, ani dla samochodu, ani dla pieszego. Jest to po prostu, no, z mojego punktu widzenia i tu już również innych zmotoryzowanych, widzimy się kogoś, pasjonata, hobbysty, który postanowił zrealizować w oparciu o budżet jeszcze, który dostał i tabor, który otrzymał, zrealizować coś, co według niego będzie świetnie funkcjonowało. Stąd na przykład te właśnie dojazdy autobusem do tramwaju. Konieczność przesiadek. Te przesiadki wcale nie są fajne ani dla młodych, ani dla starszych osób. Bo jeżeli ktoś jechał kiedyś, dlaczego wybieramy samochód? Bo jedziemy door to door, wychodzimy z domu, wsiadamy do samochodu, podjeżdżamy w miarę do celu lub do parkingu, no ale tych akurat nie ma w Łodzi. Do parkingu, na którym możemy zostawić samochód, przesiąść się w inną formę komunikacji, pojechać, załatwić coś dalej. Tego nie mamy, tej możliwości. I w tej chwili mamy sytuację taką, że
Podam Państwu przykład mojej małżonki, która nie jest zmotoryzowana. Dziennie oddaje po reformie zbiorkomowej 1,5 godziny czasu, które mogłaby spędzić w domu, wyspać się dłużej, spędzić z dzieckiem, na to tylko, żeby pokonać tą samą trasę, którą pokonywała przed reformą w obie strony. To jest 1,5 godziny. To nie jest udana reforma. 1,5 godziny od wydłużenia, tak? Tak. Tak, ponieważ wydłużyły się interwały pomiędzy tramwajami. Realnie. Wydłużyły się, panie profesorze. Ja nie jestem złodziejem. Wydłużyły się te tramwaje naprawdę w praktyce, jeżeli mamy do. Realnie. Polskie się skróciły do zadania. Ale ponieważ te czapki na przykład nie kosztuje 15 minut w jedną stronę, a nie bezpośrednio. Częstotliwość, po prostu. Częstotliwość praktyczna w stosunku do częstotliwości teoretycznej się naprawdę zmniejszyła. Ponieważ uzupełnione są liniami krótko, na przykład tak jak jest 11. Która jedzie albo na całej trasie, albo na kawałku trasy. Teraz trzeba zaplanować podróż. Zaplanować podróż tramwajem, który powinien być dla nas, mieszkańców Łodzi, również zmotoryzowany. Tramwaj to nie jest metro. Dokładnie, nie muszę planować wycieczki jak w góry, wziąć tornister, plecak, termos, żeby zdążyć do pracy czy gdzieś tramwajem. Ja po prostu powinienem wyjść, każdy mieszkaniec, każdy z Państwa wyjść, wsiąść do tramwaju, autobusu w miarę niedaleko swojego domu, i w miarę płynnie dojechać. Wspomniał Pan o priorytecie. Tak, priorytet komunikacji zbiorowej powinien być. Tylko że my wydaliśmy jako miasto 80, prawie 90 milionów na system sterowania ruchem, który, jak się dowiedzieliśmy, nie funkcjonuje. W dalszym ciągu system sterowania organizacji ruchem odbywa się na zasadzie Pana Kazia, który przestawia bajki. Stąd mamy sytuację, że na jednym skrzyżowaniu jednego dnia przejedziemy płynnie, przejadą tramwaje, płynnie samochody, a drugiego dnia mamy korek, jak tylko jesteśmy w stanie daleko spojrzeć. Także ta reforma, która została zrobiona, jeżeli chodzi o MPK, o komunikację miejską, jest reformą, która odbiła się zarówno na pasażerach MPK, jak i na zmotoryzowanych, bo część z nas wcześniej korzystała z MPK, ale to właśnie, jakie nam MPK po reformie zafundowało, sprawiło, że zaczyna przybywać, proszę rozejrzeć się po swoich mieszkaniach, blokach, osiedlach, przybywa tanich, bardzo tanich samochodów, ja to nazywam samochody za roczną migawkę, do 1000 zł, którzy ludzie kupują tylko po to, żeby nimi dojechać tam, gdzie wcześniej dojeżdżali komunikacją miejską. Czy to jest zachęta, czy w ten sposób można zachęcić ludzi do przesiadki, do zmiany nawyków komunikacyjnych? Absolutnie nie. Wspomniał Pan też o tych podwyższonych przystankach. Oczywiście, powinny być robione. Co więcej, może nie wypowiadam się w tym momencie w imieniu wszystkich moich kolegów, ale pewnej części też. Jesteśmy za tym, żeby pewna część miasta nie była częścią miasta dostępną, nazwijmy tak, wyłącznie otwartej całkowicie dla samochodów, ale te samochody trzeba z tego centrum miasta gdzieś wyprowadzić. Tymczasem w Łodzi mamy jedną arterię, która się udała, to jest Aleja Włókniarzy Jana Pawła II, zakończona trasą górną, która spełniła swoje zadanie, czyli rozproszyła samochody na odcinku, pozwoliła jeździć płynniej, bezkonfliktowo. Trasa WZ jest trasą z inwestycją niesamowicie drogą, ale jak mówił Urząd Miasta, nie była to inwestycja dla kierowców, tylko dla MPK. Mam te wypowiedzi nawet Pani Prezydent na którymś ze spotkań z lokatorami przedwyborczym tłumaczyła, że było to 720 milionów wydane na poprawę funkcjonowania zbiorkomu, a nie poprawienie warunków przejazdu samochodu. Także kiedyś się mówiło, że papier jest czerwony, a teraz to co? Teraz tak. Telewizja jest czerwony. No dobrze, teraz panie Arturze, dziękuję za ten głos. Mam wrażenie, że taki bardzo koncyliacyjny, niekompetencyjny. Nie było źle. Słucham? Nie było tak źle. Tak, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, super. Teraz gość z Warszawy, Stanisław, jak to patrzysz na to z perspektywy nie mieszkańca Łodzi, co się dzieje u nas? Znaczy statystyki są takie, że znaczy, ja mam taką tezę, no Łódź jest, zamienia się w Detroit. Także to ostra. A tam problemy. Ostra teza. Czy to zarzut, czy komplement? Znaczy, pan nie wie, czym się kojarzy Detroit w Stanach Zjednoczonych? A czy obecny zamiast obecny czy dawny? Obecny, no mnie interesuje. Znaczy nie, no. Ale może nie wszyscy Stanisław wiedzą, więc powiedz o co chodzi z tą metaforą. Znaczy tak, w ciągu 25 lat ruch tramwajowy w Stanach Zjednoczonych wzrósł 5-krotnie. Detroit jest miastem samochodowym, miastem, które ma największą liczbę zabójstw. Jest jednym z 5 miast, gdzie
5 wskaźnik zabójstw jest najwyższy w tym mieście. Po prostu wszyscy ludzie uciekają z tego miasta. Jest słynny dworzec kolejowy, który jest w centrum miasta, który jest nieprawdopodobnie piękną jakby obiektem inżynieryjnym, który jest po prostu zamieszkany przez bezdomnych, narkomanów i tak dalej. I to jest jakby synonim tego, jak wygląda miasto, które nie dba o tkankę miastą do życia dla ludzi. To jest miasto rzeczywiście tylko wyłącznie dla samochodów, ale żeby było jasne, to nie jest tak, że współczesne miasto trzeba tak robić, żeby antagonizować różne grupy użytkowników, tak? Problem jest taki, że zresztą widzę na przykładzie zresztą innych miast, że się antagonizuje, jakby różne grupy mówiąc, że robi się coś w interesie transportu publicznego albo w interesie transportu indywidualnego, za każdym razem przeciwstawiając różne grupy. To takie napuszczające jakby te grupy na siebie, a tak naprawdę te inwestycje są tak naprawdę, no ja przypomnę, że te zestawienia, no ja kilka miesięcy temu no, przedstawiłem zestawienie TomToma, który jest typowym zestawieniem użytkowników drogowych, czyli kierowców, bo to oni jakby dają wsad do tego, czy dane miasto jest zakorkowane, czy nie, gdzie Łódź się okazała być na pierwszym miejscu na świecie, czy tam w Europie, dla miast powyżej do 800 tysięcy mieszkańców. Czyli okazuje się to, że takie naprawdę nieumiejętność budowania, czy tak naprawdę pracy nad tym, jak miasto funkcjonuje, powoduje, że komunikacja miejska jest zła, a użytkownicy samochodów, których jest coraz więcej, także też nie są zadowoleni, bo są w korkach. No, korki łódzkie jednak są czymś, co ja widzę, jakby chodząc po Łodzi i żadna z tych inwestycji nie potrafi tych jakby korków rozładować, bo też, no, nie rozładuje. Bo nie rozładuje. I jakby problem z reformą, no bo to jakby jest głównym tematem, no, reformę robi się tak, znaczy tak mnie przynajmniej uczono, ja widzę takie dobre praktyki, że jeśli są jakieś problemy do rozwiązania, to się sygnalizuje, gdzie te problemy trzeba rozwiązać. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy w Niemczech ze względów finansowych byli zobligowani do zmiany modelu funkcjonowania transportu publicznego i oni po prostu zakładali określone wskaźniki, czyli na przykład, żeby zmniejszyć, nie wiem, zatrudnienie o 10%, trzeba spowodować, żeby autobusy i tramwaje jeździły na przykład o ileś minut szybciej. Czytaj, na tym i tamtym skrzyżowaniu muszą dostać priorytet, co dla miasta daje takie i takie jakby oszczędności. Tu tego nie ma i trasa WZ no jest absolutnie, no jest takie skrzyżowanie, chyba już nie pamiętam, to jest przy Piłsudskiego, gdzie jest lewoskręt, w jedną i w drugą stronę są dwa pasy. I przez tego powodu, że ktoś źle zaplanował to skrzyżowanie, no jest notorycznie, jest, no pieszy, żeby przejść to skrzyżowanie, potrzebuje kilku minut, tramwaje stoją na czerwonych światłach, bo w Łodzi wprowadzono taki model taktowania dwuminutowego, że 120 sekund trwa cała pełna faza na skrzyżowaniu, stąd jest częstotliwość komunikacji miejskiej jest mnożnikiem dwóch minut. Ja powiem szczerze, w Polsce rzeczywiście jest taki taka moda, żeby wprowadzać takt 12-minutowy. Ja nie znam żadnego modelu dobrze funkcjonującego, gdzie taka 12-minutowa częstotliwość jest taktowana. No, to jest po prostu porażka, bo to uniemożliwia tworzenie dobrej komunikacji regionalnej. Czytaj. W efekcie jest to, co w tej chwili, jak chyba w zeszłym tygodniu był dziennik Łódzki o tym pisał, że korki w Łodzi powodują ludzi, którzy do Łodzi wjeżdżają samochodami. Czyli miasto Łódź odpowiada za to, że tworzą zły system własnej komunikacji miejskiej, który jest niemożliwy do powiązania z komunikacją regionalną, korkuje Łódź. No bo to nie, miasto tak powinno być tworzone, żeby mieszkańcy, no tak jak mieszkańcom Łodzi bardziej się opłaca jeździć pociągiem do Warszawy, tak żeby mieszkańcom okolicznych miejscowości wokół Łodzi bardziej się opłacało jeździć transportem publicznym, żeby ten transport był na tyle wydolny, żeby oni nie musieli używać tych samochodów. Ponieważ problem polega na tym, że na przykład w latach 90. w Szwajcarii wprowadzono taki model, że uspokojono ruch w szwajcarskich miastach, w Genewie, w Zurychu. Proszę sobie wyobrazić, że po uspokojeniu... Genewie nic nie uspokajają. Nie? Bazyleja. To dobrze, Bazyleja. Tak. Genewa to Francuzi. To później. No, znaczy ja akurat o miastach szwajcarskich czytam po prostu wskaźniki, jakie tam... Ostatnio już jest dobrze, ale kiedyś było strasznie.
No dobrze, ale cały czas te procesy w Szwajcarii następują, no, tak? Tak, jest... Nie, przepraszam, nie tak. No ale dziwiłem się. I prędkości komunikacyjne zostały, tak. Przechodźmy, znaczy przepraszam za to. Tak, ale uspokajanej prędkości komunikacji drogowej wzrosły. Po prostu się okazało, że część ludzi z samochodów, tych co nie musi jeździć, jakby przeszła na komunikację publiczną, tak? I udział komunikacji... Bo nie mogą, no bo nie ma gdzie zaparkować. No to są przecież same. Ale dotykać. Dobrze, ja wracam do tego. Jak wiemy, Polska jako kraj Narodowego Bloku Wschodniego miała bardzo wysoki udział transportu publicznego w stosunku do Zachodu. Według danych Eurostatu Polska w tej chwili już kilka lat temu miała taki sam udział transportu publicznego w miastach, jak jest w Niemczech. Z tego, że zwracam uwagę, że w Niemczech jest bardzo wysoki udział komunikacji rowerowej. Czego w ogóle, to są miasta, które mają praktycznie podobny udział komunikacji rowerowej i komunikacji jakby zbiorowej. Co oznacza, że jeśli my spojrzymy się, że w Polsce właściwie tylko Warszawa i Kraków są takimi miastami, które mają naprawdę wysoki udział transportu publicznego, okazuje się, że właściwie pozostałe miasta mają ten udział... No, a nie kłamiecie? Kłamiemy, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że jeśli my porównamy udział przewozu w Warszawie, że w Warszawie jeździ komunikacją 1 300 000 000 ludzi, z tym, ja już nie pamiętam ile w Łodzi jeździło, bo te dane nie są publikowane. I to jeśli my oceniamy rewolucję w komunikacji, ja może z racji na to, że jako młody człowiek byłem bardzo taki rewolucyjny, ja jestem bardzo źle nastawiony do tego, jak ktoś mówi, że coś jest rewolucją. Ponieważ w transporcie, nawet jeśli się robi zmiany, to te zmiany powinny służyć temu, żeby właśnie nie rozwalać tego, co funkcjonuje. Bo efekt jest taki, że zanim rewolucja przyniesie owoce, to się okaże, że po drodze przyniosła więcej strat. I jakby z mojego punktu widzenia, szkoda, że nie ma, jakby też się nie dziwię. Dla mnie dowód, że pana Burzałka dzisiaj nie ma, jest taki, że po rewolucji przewozy spadły. I to jest powód, dla którego tego pana dzisiaj nie ma. Ponieważ gdyby był jakikolwiek, bo najprostszy argument dla pani, jak to się mówi, wprowadzam po to rewolucję, żeby było lepiej. Pani narzeka, że nie ma jakiegoś autobusu 57, co dla większości łodzian pewnie nie jest istotne. Argument jest prosty. Przepraszam. Nie 1/3 łodzia, bo w tej chwili, nie wiem czy państwo zwróciliście uwagę na podstawowy właśnie czynnik, który kazał mi powiedzieć, że Łódź to jest Detroit. Ponieważ interes przedstawicieli komunikacji publicznej reprezentuje osoba, która jest seniorem, a interes kierowców reprezentuje człowiek, który jest, jak to się mówi, osobą, która daje dochód narodowy. I to jest podstawowy problem transportu publicznego. Jeśli transportem publicznym nie jeżdżą ludzie, którzy płacą za bilety, to wtedy transportu publicznego nie ma. W kolejach mazowieckich przychody są dlatego, bo ludzie jeżdżą do pracy. Ja po prostu mówię jak jest. Transport publiczny musi mieć pewien poziom rentowności i wszelkie zmiany tego transportu publicznego. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, Polska zdecydowanie należy do danego bloku wschodniego, bo nie ma czegoś takiego na zachodzie, żeby seniorzy mają bezpłatne przejazdy biletów. Ja przepraszam, bo to jest... robi się tak bardzo dobrze, że akurat pani walczy o swoje interesy, bo zazwyczaj w większości miast polskich protesty ludzi przeciwko zmianom w transporcie publicznym się robi w ten sposób. Przecież wy macie darmowe bilety. W związku z tym, jak macie darmowe bilety, nie macie prawa protestować. Jeśli w innych krajach osoba, która jest seniorem i płaci za bilet, ona mówi, ja chcę mieć transport publiczny, to odpowiada moim potrzebom. Czytaj, musi być odpowiednia częstotliwość, odpowiedni standard, żebym ja mógł korzystać jako osoba nawet z ułomnościami, z laską, żebym nie miał z tym problemu. To jest bardzo ważna rzecz, ale to oczywiście powoduje, że przewozy wyrastają, ale też jest więcej pracy, bo dla mnie podstawowym problemem, co widzę jakby z tej dyskusji o autobusie 57, pokazuje się, że ktoś miał pomysł, ale też tak do końca nie chciał za bardzo przepracować tego. Bo ja zwrócę uwagę, że na przykład dla Łodzi skrócenie na trasie WZ, a kilka razy miałem przyjemność jechania tramwajem z Widzewa do centrum,
Ja za każdym razem sobie włączałem stoper, ile tramwaj stoi tam niepotrzebnie ze względu na złe ustawienie po prostu sygnalizacji świetlnej. Na to, że są źle zorganizowane, na przykład kolejność lewoskrętu jest źle zorganizowana, która powoduje, że kierowca traci, to znaczy ja widziałem, po prostu identyfikowałem, że na tym skrzyżowaniu to jest sygnalizacja tak ustawiona, jest tak naprawdę zła dla kierowcy i zła dla pasażera. Jeszcze dla pieszych, jeżeli nie daj Boże, tak. To powinno oznaczać przegraną w wyborach. Ja przypomnę, że mniej więcej tak w Strasburgu kiedyś prezydent miasta właśnie wygrała wybory, że ona spowodowała reformę systemu komunikacyjnego. Ja przypomnę, że na przykład prezydent Poznania, który w centrum Poznania w pewnym momencie wyłączył sygnalizację świetlną na kilku skrzyżowaniach, to spowodowało, że nagle ludzie zaczęli normalnie chodzić i paradoksalnie skończyły się korki samochodowe. W Toruniu również był taki eksperyment, też sukces. Czyli ja nie mówię, że to jest powszechne, ale skrzyżowania, które mają wloty 1 na 1 i określone natężenie ruchu, takie rozwiązanie się robi po to, żeby po prostu upłynnić ruch. Że po prostu wtedy się nagle okazuje, że może kierowca jedzie, nie jedzie te 60 na godzinę, tylko jedzie 30-40, ale on jedzie te 30-40, a nie stoi i potem jedzie, bo chce to nadrobić. Znaczy, to jest wiele jakby tematów. Znaczy, dla mnie sytuacja jest taka, nie można mówić o jakiejkolwiek rewolucji w momencie, kiedy podstawowa częstotliwość jest komunikacji 12 minut. Bo jest to, ja wiem, że to jest to, zgodnie z regułami się mówi, można jeździć. Tak może być no, podzielnikiem 15, 20, 10, no, różnych ilości minut. Ale ja nie znam żadnego systemu, żeby w szczycie transport publiczny, największa sieć tramwajowa na świecie jest Melbourne. Tam jeżdżą tramwaje co 12 minut poza szczytem. Także. I to jest po prostu sytuacja. Ale z czym to jest to związane? No jeśli się komuś wystawia warunki, że nie zmieniasz... Ja przypomnę, w Łodzi tramwaj miejski ma poniżej 15 na godzinę, więc jest to bardzo mała prędkość. Przepraszam, panie profesorze. Wszystkie systemy tramwajowe, które zostały budowane w ostatnich 15 latach we Francji, mają prędkość komunikacyjną tramwaju powyżej 21 km. Od 21 do 28. I tramwaj na trasie WZ przy takich parametrach. Ja robiłem studium wykonalności dla tramwajów w Toruniu, ja wtedy sprawdzałem wtedy wszystkie systemy tramwajowe. No ja sprawdzałem córek, jest mniej niż dobrze, ja zatrzymuję, bo to wystarczy. Teraz tak, pani była pierwsza, tutaj pan i pan. Proszę. No dobra, to ja mam takie jedną uwagę na temat tych konfliktów. Nie wiem, czy panowie się i pani się ze mną zgodzicie, ale według mnie te konflikty dałyby się przewidzieć. Ja przeczytałam ponad połowę z dokumentacji, z konsultacji społecznych, które przeprowadzono przed reformą. Tam jest 600 ileś stron, przeczytałam te osiedla, tak? których wiem w ogóle o co chodzi, bo na przykład nie mieszkałam na Chojnach, to nie wiem. I doszłam do wniosku, że ktoś chyba też trochę nie pomyślał o strukturze demograficzno-społecznej pasażerów lub potencjalnych pasażerów w tych miejscach, w które chodzi. Na przykład o tym, że na dołach jest sporo osób starszych, sama mieszkam na dołach, wiem jakich mam sąsiadów i kto mieszka dookoła, więc że w tym kontekście nikt nie pomyślał o, nie wiem, niskopodłogowych tramwajach, o tym, o wygodnych przystankach i tak dalej, nie kumam tego. Z drugiej strony na Janowie, gdzie były protesty przeciwko wjeżdżaniu autobusów w osiedla, mieszkają zazwyczaj ludzie sporo młodsi, jeśli chodzi o średnią wieku i przeważnie wszyscy mają auta, więc to mnie zupełnie nie dziwi, że oni protestowali, nie wiem jak dziwi kogokolwiek. W konsultacjach również były zapisy, że na przykład na Widzewie studenci wynajmują mieszkania i to, że wkurzyli się o pogorszenie dojazdu z Widzewa na Politechnikę i z Widzewa powiedzmy do Ronda Solidarności też nie powinno nikogo dziwić, bo to jest oczywiste, chyba tam studiują, tak, a tu mieszkają. Więc uważam, że... Słuchajcie, jakie zaszczanie? 20 kamieni czekam na Widzewie na tramwaj. Więc pierwsze pytanie, czy panowie też uważają, że warto było o tym pomyśleć i że ktoś nie pomyślał. Druga moja uwaga jako pasażerki, bo ja 30 lat już prawie korzystam z MPK, jestem w to dobra i najbardziej brakuje mi informacji. To, że jest tablica świetna, fajnie, jak widzę, że coś przyjedzie za 4 minuty, super, a jak to nagle znika z tablicy, to ja nie wiem.
plus zjawisko wypadania z trasy autobusów i tramwajów, które nie przyjeżdżają wcale. Przyjeżdża dopiero następny, zero informacji, zero wyjaśnień. I nieczytelna informacja, tak? Zwłaszcza dla osób starszych. No, tu nie mogę się wypowiadać, bo ja jestem na tyle przyzwyczajona, że jest czytelna, tak? Ale rozumiem, że ktoś też może mieć taki problem. Więc według mnie to jest kwestia też, żeby wiedzieć. Żeby jeździć tym tramwajem, tym autobusem, trzeba wiedzieć, co nas czeka. I wtedy ja sobie mogę planować, tak? To ja już sobie się z tym ogarnę, ale to jak ktoś mi nie powie, nie napisze, nie poinformuje, no to jest generalnie kiła, tak? Dobrze, to dziękuję za to. Trzecie pytanie. Byłam ostatnio w Szczecinie, tam mi się podoba z sygnalizacji świetlnej pokazany czas kierowcom. I wiem, że nie wszystkim się to podoba, że to jest trochę na sztywno, tak? Natomiast uważam, że tam to sprzyja mniejszemu stresowi, że każdy wie, ile będzie czekał na to zielone światło. I nie wiem, czy panowie i pani uważają, że to jest dobre. Ja mogę powiedzieć, dlaczego nie ma tych liczników, bo to jest bardzo prosta rzecz. Ponieważ wprowadzenie liczników powoduje, że te wszystkie systemy, które się na siłę robi, że rzekomo z komputer wyczuwa, co jest lepsze, żeby była zielona fala, znika. Po prostu, bo to są stałocykliczne sygnalizacje. No bo wtedy kierowca dostaje licznik, że no nie wiem, kobieta sobie może za kierownicą się zrobić makijaż, bo wie, że i tak będzie 55 sekund czytała, a pieszy też będzie wiedział, że 35 sekund jest jeszcze może bułkę kupi gdzieś na rogu. I po prostu te systemy, no, które są dosyć powszechne, bo i na przykład w Stanach są wszędzie praktycznie są takie te systemy, one nie mogą być stosowane tam, jeśli są sygnalizacje zmienno-czasowe. Czytaj, te wszystkie systemy guzików, pętli indukcyjnych. Ja w wielu miastach widziałem, że po prostu pętle indukcyjne nie wzbudzają danej fazy, więc to jest notoryczne jakby zachowanie, gdzie te bardzo drogie systemy, bo to powiedzmy sobie szczerze, to od razu powoduje, że sygnalizacja świetna na skrzyżowaniu kosztuje na przykład 1,5–2 miliony złotych. No to właśnie chodzi. Tak, no. Dobrze, dziękuję. Wydaje mi się, że jeżeli mogę odpowiedzieć pani na jedno pytanie, tak jako mieszkaniec miasta i osoba, która uczestniczyła trochę w tych konsultacjach, to wydaje mi się, że no nie ma niestety autora, szkoda, bo by no, może powiedział, może nie, że jego zadaniem było takie zorganizowanie częstotliwości kursów, skrócenie jednych, wydłużenie drugich, zastosowanie autobusów, które dowożą, żeby nie zwiększyć zatrudnienia i tym samym kosztów Urzędu Miasta w postaci kierowców, taboru, MPK. Więc za przeproszeniem, z tego co miał wyciąć nam, miał chusteczkę do nosa, miał nam z tego wyciąć suknię balową, ale tego nie zrobił, bo nie da się. Największym nieszczęściem ludzkiego MPK, i to niestety jako kierowca mówię szczerze, byłoby to, gdybyśmy my wszyscy kierowcy z jakiegoś powodu, ktoś by nam zaproponował super marchewkę, zachęcającą nas do przesiągnięcia się do MPK, gdybyśmy się przesiedli, ba, nie wszyscy, połowa, 1/3 kierowców, tych, którzy jeżdżą teraz, przesiadłaby się do MPK i MPK łódzkie by w tym momencie padło, było, stało się niewydolne, niewydolne, nieefektywne, nieefektowne i stałaby się tragedia, bo byśmy stali wszyscy na przystankach, czekając, aż coś przyjedzie, a w końcu by nas dopychano, co któremś jest. I musieliby coś wreszcie zrobić może. Proszę Państwa, adwokat teraz Pan powiedział o tej niewydajności, braku wydajności na okoliczność powiększenia zadań ewentualnych, prawda, które powinny nastąpić. Powinna nastąpić taka okoliczność. Na przykład to, że lat temu to już będzie 10, skasowano zajezdnię tramwajową. Najlepiej położoną w tym mieście. Dostępną z trzech stron, proszę Państwa, na rzecz dwóch zajezdni, które są dostępne tylko z jednej strony. Co oznacza, że jakiekolwiek tąpnięcie na tej linii dojazdowej, to stoi po obawie. Zlikwidowano również część takich torów. Proszę Państwa, to jest coś potwornego. To jest coś w ogóle, co trudno sobie wyobrazić. Jacek, ale długo muszą te tramwaje też napełniać tą strukturę rano na przykład. No oczywiście, zajezdni, to są trwa i trwa po prostu. Trzeba by to było policzyć, ile to są. To wydłuża próżny czas pracy. Proszę Państwa, w Krakowie są dwie zajezdnie, one są na końcu świata rzeczywiście, ale przynajmniej są dostępne z dwóch stron. Co oczywiście podwyższa elastyczność znakomicie, 100%, prawda? Można, nie wiem jak to widzieć, ale podwyższenie Państwo wyczuwają. Warszawa jest, wszystkie też. Proszę Państwa, tak być musi, prawda? Kto mógł w ogóle podjąć taką decyzję?
Kto życie temu miasto dosz z dwóch stopni. Dobrze, to, dzięki pani Damiano. Nie, pani mogła się odnieść do. Bo tutaj pani spytała o tę kwestię, czy reformy. Czy ci tu autorzy reformy nie mogli przewidzieć tej struktury demograficznej. Nie zastanawia, czy z państwem ktoś konsultował w ramach tej setki spotkań kwestię na przykład likwidacji 57, no bo to by było naturalne, że z państwem to było przegadane. Proszę państwa, ja ze zdumieniem słyszę to, co pani powiedziała, że było 100 konsultacji. Ja słyszałam, że gdzieś była jedna konsultacja na Bogutach przy Marysińskiej, gdzieś tam w szkole. Było 30 osób. Nie wiem, czy ktośkolwiek wiedział o tej konsultacji. U nas na dołach, proszę pani, znikały z osiedla, mieszkam na U nas na dołach konsultacji żadnych nie było. Myśmy zaskoczeni byli tym, to my, że w ogóle siatka zaskoczyła mieszkańców Łodzi, bo było mówiono o tym, że będą zmiany. Ale nie było mówiono o tym, że to będzie wszystko wywrócone, tak jak mówiłam, do góry nogami. Ja się tu jeszcze muszę odnieść do pana, który mówił, że no, z powodu tego, że seniorzy nie płacą za bilety, no to komunikacja w Łodzi jest taka, jaka jest. No, proszę państwa, seniorzy są wszystkiemu winni, a przede wszystkim są winni temu, że dłużej żyją. Łódź jest miastem ludzi starych. Ale to tylko się mówi o tym, że Łódź jest miastem ludzi starych. Jeżeli już pan mnie dopuści do głosu, to jeszcze powiem, że my 6 lat prosimy i piszemy pisma. Kierowcy to mi już znają niektórzy, autobusowi, żeby autobus dojeżdżał do krawężnika. Bo starzy ludzie, a oni też będą starzy i może tak nie będą wtedy mówili, że seniorzy powinni płacić za bilety. Bo seniorzy w Berlinie pewnie płacą za bilety, ale nie mają takich marnych emerytur jak tak. A teraz w zeszłym roku dostaliśmy, to taka tylko na marginesie, 6 zł, no to w tym roku może inflacja większa, no to dostaniemy może 15 zł. Więc jak ja słyszę o tym, że z powodu tego, że komunikacja nie wydoła w Łodzi, nie da sobie rady finansowo, bo seniorzy jeżdżą za darmo, no to pewnie... Pani nie źle zrozumiała. Bardzo głęboki sprzeciw. No mniejsza z tym. Proszę państwa, kierowcy nie dojeżdżają do krawężnika. Niedawno była taka scena, 64 na ulicy Wojskopolskiego. Chce wsiąść człowiek z białą laską na tym przystanku, który jest przebudowany. Bo kierowcy mają wymówkę, przystanki są niewygodne, nie mogą dojeżdżać, bo są niewyremontowane. Akurat wyremontowane, przy spokoju. Taką odległość stanął około metra od krawężnika. I ten człowiek z białą laską maca tak to wejście. Ja nie wchodziłam, ale szłam, chciałam mu pomóc. No ktoś tam wreszcie mu pomógł się. I takich scen, proszę panów, którzy jeździcie, i to nie jest złośliwość samochodami, to takich scen ja oglądam, bo ja się poruszam tylko komunikacją publiczną. Dziesiątki są kierowcy i my prosimy, mówimy, piszemy. Są kierowcy kulturalni. Są kierowcy kulturalni, ja nawet powiem, taką miałam, że przy Sterlinga 57 stoi, przy Sterlinga na tym przystanku w kierunku Marysińskiej. No mówię, może zdążę, a jestem jeszcze na Pomorskiej. Macham ręką i kierowczyni, bo teraz się mówi kierowczyni, do mnie macha. Ja mówię, co ona macha? Mówię, może zdążę. Macha ręką, ja wchodzę, mówię, proszę pani, spokojnie, bo przecież ja na panią czekam. No wiecie co, ja myślałam, że ja z radości nie mogłam, po prostu na cały dzień pokrawiony miałam kumę, że się z taką panią i pan kierowczyni, ja tu przyjrzę pani. Proszę pani, w tym samym miejscu ileś tygodni temu, kierowca i taka sama okoliczność, gdzie już jestem blisko, on czekał, a jak ja dochodziłam, zresztą on odjechał. I takich złośliwości są tacy ludzie. Tacy kierowcy, oni są może stresowani, ja już nie wiem, oni nie mają łatwej pracy. Oni mają naprawdę ciężką pracę, ci kierowcy autobusowi. No ale z drugiej strony to trzeba jednak
no mieć te empatię trochę dla tych pasażerów i tych starych pasażerów również. Bardzo dziękuję. Tutaj pytanie, proszę. Raczej chciałem skomentować, bo Państwo mówicie o częstotliwości, ale inny parametr jest chyba ważniejszy, czas przejazdu. Nie wiem, czy ktoś to z Państwa zanotował sobie, że zwiększyły się bardzo, wydłużyły czasy przejazdu. W rozkładzie, nie mówimy o przypadku, wypadku, założone w rozkładzie. Było 57, 58 jechało ze Stoków do dworca 18-19 minut. Teraz ma w rozkładzie 27 minut. I skutek jest taki, że od Matejki, jeden przystanek od Matejki na Narutowicza do Kopcińskiego masz założone 3 minuty. Więc dojeżdża, bo tak jest w największych korkach, ale tak jeździ przez cały dzień. Więc dojeżdża w 50 sekund, staje i stoi 2 minuty, może dlatego na panią dokładnie czekał, tak. Bo stoi 2 minuty i blokuje pas dla wszystkich samochodów, dla wszystkich. Wszyscy stoją, bo on sobie czeka, żeby było zgodnie z rozkładem, bo teraz jest tak super, że wszystko jeździ. A to nie jest wina kierowcy przecież. To jest wina dyletantów, którzy zaprojektowali cały ten system. 77, który jest absurdalnie puszczoną teraz linią poprzedzania, no i ma na jednym przystanku założony czas 5 minut. Jak ja mam według rozkładu jechać 5 minut, to ja wolę iść pieszo, bo dojdę w 3 minuty. A to nie jest tak, że coś się wydarzyło i on jedzie 5 minut. On jedzie według planu 5 minut od przędzanianek do nawrot. Bo tak sobie ktoś tam ułożył. I ja ochrzaniam tego kierowcę. On mówi, ja tak muszę, bo swój samochód nie kontroluje. Jak przyjadę, jak odjadę za wcześnie, to po premium mi polecą. I jeszcze a propos tego. Ja jak miałem 6-7 lat, to sobie się bawiłem w takie projektowanie tras komunikacji. To jest fajna zabawa, tylko niestety pan Burzałek na podobnej zasadzie dostał miasto do zabawy. Mówicie, że tyle samo pieniędzy to co mógł zrobić. Otóż zmniejsza się cały czas liczba pasażerów, liczba mieszkańców, więc skoro jest tyle samo pieniędzy, to nawet w ramach tego powinno być lepiej, a nie gorzej. Natomiast wymyślili jakieś linie, które jeżdżą puste, na przykład 87B, przez cały, jedzie do zajezdni telefonicznej. Tam nikogo nie ma przez cały dzień, kiedyś sobie zadanie zrobił, patrzyłem. On jedzie pusty przez trzy przystanki, bo ma taką trasę, donikąd, do zajezdni. No i te samochody, te pojazdy zniknęły z innych linii, dlatego na innych są rzadziej i jest mniejsza częstotliwość. Dziękuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że my nie wiemy do końca, czy grupa, która opracowywała siatkę linii i grupa, która potem opracowywała osobę wyjazdu, to są ci sami ludzie. No. Sądzę, że to nie są ci sami ludzie. Ale nikt się nie podpisuje. Ale tylko mówię, żeby ostrożnie, bo kto im to wymyślał, a kto im to potem jeszcze realizował. To właśnie chciałem powiedzieć, bo proszę. Będzie mało pytań, więc będzie trzeba było odpowiadać. Zacznę od dużego ogółu. Miasto powstało w XIX wieku, ma strukturę przystosowaną do domów tkaczy i do ogródków za tymi domami tkaczy. Ma duże kwartały, wąskie ulice, siatkę tramwajów odziedziczoną po liniach wąskotorowych, wąskie tory związane z tym, że były wąskie skrzyżowanie i nie zdecydowano się na szerokie tory. Jest cała masa problemów strukturalnych w Łodzi, które powodują, że można narzekać teraz na wszystko, tak jak za komuny narzekano na to, że kelner jest niegrzeczny, podczas gdy cały system był zły i bardzo trudno było to zmienić. Uważam, że na przykład można łatwo powiedzieć o alternatywnych trasach puszczania ruchu tramwajowego, ale oprócz ulicy Piotrkowskiej, którą można by było puścić tramwaj, ciężko mi w centrum wskazać takie ulice, gdzie można by bez wyrzucania ruchu samochodowego. No, potrzebne byłyby jakieś duże zmiany systemowe. Okay. Ja uważam, że lepiej nie będzie z tego względu, że zmienia się struktura społeczna, dostępność samochodu.
I samochód wygrywa i zmienia nasze przyzwyczajenia. Ludzie nie mieszkają już w tym samym miejscu, gdzie pracują, gdzie dają dzieci do przedszkoli i szkół, tylko dostępność samochodu spowodowała, że to się wszystko rozproszyło, że można mieszkać na Widzewie, pracować na Górnej, a na Polesiu zawozić dzieci do przedszkola i cały czas być w ruchu samochodowym i żaden, najlepsza nawet komunikacja miejska nie zapewni tego, żeby ten rozproszony ruch jakoś rano i po południu obsłużyć. Wydaje się, jeżeli chodzi o tramwaje, że wiele jest osób, które by najchętniej ostatecznie rozwiązały kwestię tramwaju w Łodzi. Dla nich tramwaj jest balastem. Oni to przeliczają na pieniądze i wychodzi, że już lepiej by było zaorać tramwaje i puścić autobusy. Są takie siły, a na te niepoznaki jeszcze na przykład pośrednio wprowadzimy trolejbusy. Tak. I według mnie Burzałek został wystawiony jako twarz tej reformy. Jeżeli ona by się powiodła, to byłby odsunięty i pani Zdanowska występowała w mediach. Jak się nie powiodła, występuje burza. Nie występuje. Wszystko. Albo nie występuje. Albo nawet nie występuje wszystko. No, się. Tak. Musimy jeszcze poszedł do głowy. Jedno, co mnie w tej reformie denerwuje, to pozorne, pewne pozory. Mianowicie na przykład dany autobus odjeżdża z centrum co 15 minut, ale ma literki A, B, C, D. Rozjeżdża się w różne strony i na przedmieściu kursuje co godzinę. Czyli na moim osiedlu ten autobus się pojawia co godzinę, a w centrum, ponieważ to tak naprawdę są cztery linie udające jedną linię. I nie będzie to nigdy atrakcyjne dla kogoś z przedmieścia, jeżeli będzie czekał godzinę, aż coś przyjedzie i go zawiezie do miasta. Jeszcze chcę powiedzieć o likwidacji zajezdni, to wspomniano, ale cały czas, oprócz tego, że przybywa liczba samochodów, wzrasta liczba innych udrożeń. Każde nowe skrzyżowanie ze światłami, które tak chętnie wstawiamy, spowalnia ruch, zarówno komunikacji zbiorowej, jak i indywidualnej. I z przyciskami. No, przyciski dla pieszych to już jest kompletna zgroza. Czyli usiłując rozwiązać ten problem, tylko go powiększamy. Wydaje mi się, że decydenci odpowiadający za transport indywidualny i zbiorowy w mieście zupełnie tego nie rozumieją. Są wychowani w innych szkołach, w innych realiach. I tak długo jak oni będą o tym decydować, tak będą pogarszać sytuację. Oni nawet są w stanie teraz modne ronda zaproponować w centrum miasta, a rondo ma sens tylko wtedy, jak ten ruch jest dosyć rzadki. Jak jest napór samochodów ze wszystkich stron, to rondo powoduje również olbrzymi korek. W związku z tym myślę, że nie możemy w najbliższym czasie oczekiwać poprawy. Jestem pesymistą. Tutaj był głos jeden, tu drugi, tu trzeci, tu powtórka, ale Stanisław chciał się odnieść do tego głosu. Ja uważam, że po prostu w ogóle taki fatalizm jest nie do przyjęcia, ponieważ przede wszystkim są systemy tramwajowe, metrowe, miasta, które dobrze funkcjonują i miasta są dobre do warunków do życia. Ja przypomnę, że w Wiedniu, które jest traktowane jako numer jeden, jeśli chodzi o warunki do życia, ulice nie są szersze. Oczywiście mamy też system metra. Rowery są węższe. Są węższe, więc to nie jest żaden argument, że coś ma nie funkcjonować. Przede wszystkim w Wiedniu zmieniono jednak bardzo zwiększoną częstotliwość. To znaczy, paradoksalnie w Wiedniu wcale komunikacja publiczna nie jeździ tak szybko. Ale jeździ bardzo często, więc oczywiście mamy dwa parametry, że powinniśmy tak naprawdę zwiększać częstotliwości. No ale ten przypadek tutaj, co pan powiedział o tych autobusach, które stoją po kilka minut, na to też jest rozwiązanie, które oczywiście trzeba wiedzieć, na systemy transportowe, bo rozwiązuje się to w ten sposób, w gorszych systemach transportowych, to znaczy w krajach, gdzie ludzie jeżdżą głównie samochodami. Autobusy, sztywne rozkłady jazdy wyznacza się na takich przystankach, gdzie autobus może stać. Czyli jedzie przez 5 przystanków, jeśli jedzie, no to po prostu ma na przykład w rozkładzie jazdy zaznaczone nie wszystkie przystanki na trasie, tylko na przykład co 5., 6. przystanek. Znaczy w sensie w takich ogólnodostępnych rozkładach, a na pozostałych się pisze, bo niestety, sorry, ale on może przejechać wcześniej lub później. Ale to są oczywiście systemy, które są całkowicie... To jest Ameryka. Ale oni mieli kiedyś po 4 przebiegi w ciągu dnia, nawet po 5 w Łodzi. Wraz z tą reformą przeszli na 1 przebieg. Co oznacza, że czy to jest godzina szczytu, czy godzina, kiedy mało to jeździ, mają ten sam... Znaczy nie, to świadczy o złym... Nie mogę wytłumaczyć, bo... Widać, jestem motorniczym, więc... To proszę, chciałem rozproszować, bo zapomnę. Pan jest motorniczym. Jestem motorniczym, więc mogę zdołować parę rzeczy. Rozkłady są podzielone na zasadzie szczyt poza szczytem. No tak.
szczycie jest troszeczkę więcej czasu niż poza szczytem. Moim zdaniem tu jest za mała rozbieżność. Powinna być większa. Czyli w szczycie powinny być te rozkłady, nie wiem, tam dorzucone, ale poza szczytem powinno być więcej tych minut ujętych. Rozkłady po reformie są uogólnione dla pasażera. Chodzi o to, żeby pasażer ogólnie mniej więcej wiedział, że dojazd do przystanku B będzie mu zajął te 50 minut, 40 minut, ale szczegółowo ile on będzie jechał, wie tylko tak naprawdę motorniczy. Dany mi lub człowiek, który sobie weźmie telefon i sobie sprawdzi w telefonie dokładnie, ile ten kurs będzie miał. Na rozkładzie tego się nie dowiemy. Natomiast mówię, rozkłady są podzielone. Jeżeli chodzi o wieczorne ślumodzenie się do zajezdni, sam tego doświadczam, sam tak jeżdżę. My jesteśmy rozliczani jako kierujący co do minuty ze ZGIT-u, zarząd dróg zarządza rozkładami. Oni nas kontrolują zdalnie przez GPS, więc ja nie mogę nawet spróbować prześcignąć rozkładu, bo zaraz będą mi widzieć i zaraz będę karany. Jestem karany za każdą przyspieszenie. Rozmawiałem z jednymi osobami od nas z firmy, dowiedziałem się, że rozkłady w nocy, szczególnie w nocy, 23, 24, 3, 4 wyjazdy, widzi wszystkie światła jako włączone. Więc jeżeli mamy żółtą falę migających świateł, motorniczy musi tak jechać, jakby te światła normalnie działały w ciągu dnia. Chociaż jest trzecia w nocy, bo rozkład, są miejsca, gdzie rozkład mam proste torowisko, nie ma ograniczeń, nie ma nic, ale rozkład mówi, że mam przejechać 3 minuty. No to co mówimy? I się muszę ślimarzyć, no nie mogę przyspieszyć, bo jeżeli przyjadę na przystanek o 3 minuty przed czasem, to też mogą mi zwrócić na to uwagę. Bo to też jest przyjazd. Ja mam takie pytanie, jak pan już jest motorniczym, to czy ta reforma była z motorniczymi konsultowana? Nie. Były osoby wyznaczone, nie wiem kto, były pewne osoby wyznaczone, natomiast to było, nie było takiej jakby oficjalnej, ja przynajmniej jako motorniczy, w momencie kiedy była ta reforma prowadzona, nie miałem nawet jakiejś ankiety, jakiejś rozmowy, nie miałem nic. Nie było związku. A co pan sądzi o częstotliwości? Bo tutaj kolega słusznie zauważył, że są miejsca w centrum, gdzie te tramwaje czy autobusy, tramwaje są bardzo często i czasami wręcz się nie mieszczą na przystankach albo jeden za drugim jedzie. I one faktycznie po rozjechaniu się na powiedzmy ten pierścień zewnętrzny jeżdżą co 12 minut. Natomiast w centrum zdarza się, że jest jeden za drugim. Jeżdżą za drugim, znaczy tak. Rozkład uwzględnił. Rozkład uwzględnił tak, że wszystkie pojazdy się zjeżdżają do centrum. Nie ma jako takiej tramwajowej, które by sobie tam jechała gdzieś bokiem. No pomijając pomijam już takie, to już jest takie dodatki. Ale większość linii, zresztą jest zaznaczona na żółto, na zielono, na fioletowo, to są linie, które wjeżdżają się z osiedli, kumulują się w centrum, w szczególności przy galerii, i tam się znowu rozjeżdżają w wszystkich kierunkach. I takie było założenie. Ja panu Rafałowi wysłałem jakiś miesiąc temu filmik, który przygotowałem, on jest publicznie na internecie dostępny, gdzie krytykuję całą reformę, ale wytykam dosłownie na filmie, co dokładnie jest nie tak w stosunku do tego, co było. Ja się ogólnie przyczepiłem numeracji tej linii, a mianowicie wariantów. Bo jeżeli mamy linię 53, która jest A, B, C, D, E, przychodzi pasażer na dworzec fabryczny, widzi piękny rozkładzik z minutem linii, a na drugim końcu jakiegoś wariantu ten kurs jest raz na godzinę. No to prawda. Tylko, że teraz tak, czyli po pierwsze, na pierwszy rzut oka robimy taki sztuczny układ, że autobus jeździ co 10 minut, a tak naprawdę nieprawda, bo jeździ co godzinę. A po drugie, jeżeli ja muszę jechać autobusem konkretnie gdzieś tam na koniec, czyli mi pasuje tylko jeden wariant z pięciu, ja teraz muszę w gąszu ABC szukać tego konkretnego wariantu, który ten kurs to jest ten mój. Bo mi przyjedzie 53A, no nie, ja nie, tym nie mogę jechać. 53B, no nie, ja tym też nie mogę jechać. Czyli dochodzi do takiej absurdalnej sytuacji, że pasażer czeka na 53, nie wiem, D, który przyjedzie za godzinę, gdzie po drodze przyjedzie 53AB, AB, AB i na rozkładzie jest taki miszmasz, tak? Może lekarz chciał nam dodać jakąś wartość dodaną. A czy nie, ja nie trzeba wyjechać, gdzie dojedziesz, albo... jest bardzo prosty. Zorientuj się, którędy pojedziesz, no nie wiem. Pan profesor, a później stać. Chciałem powiedzieć, że otwieram rozkład w telefonie i mam linia tramwajowa, ma jeden czas dojazdu do wszystkich przystanków. Wiem, że pan powiedział, że naprawdę ma kilka, tak? Ale jeżeli jest tak, ja też to zauważył, że gdzieś tramwaj czy autobus czeka parę minut, tak? Żeby osiągnąć swój rozkładowy czas,
no to coś jest, proszę Państwa, nie tak. No przecież ktoś będzie kompletnie wiedziałeś w pole. Znaczy to jest podany najwyższy czas jazdy. Nie, powinno tak być. Jak Pan wejdzie w telefon i tam jest opcja taka, nie wiem gdzie tam trzeba znaleźć, tabliczka jak na przystanku, taka pozycja. To będą różne. To będzie się pojawi cała tabela z tego, że ja znam. Natomiast jeśli chodzi o te warianty, to wie Pan, moim zdaniem to ma Pan na pewno rację, ale to jest tylko takie, ktoś będzie twierdził, że lepsze jest jedno, a ktoś inny, że lepsze jest drugie. Ja uważam, słusznie, popieram tutaj Bożanka, że była to próba zebrania tras różnych wariantów na jakimś dość długim, wspólnym odcinku i nazwanie je jedną liczbą. I tylko rzeczywiście doszły te ABCD, jak ktoś bardzo, czyli na jakimś znacznym odcinku jest jakieś taktowanie. Tylko oczywiście, no, trzeba, ja nie wiem, na ile to jest uczciwie zrobione, bo nie robię żadnego... Nie jeździsz 53. Nie jeździsz 53, bo ja też nie wyjeżdżam. Ja tylko do tego, jeżeli mogę, dzisiaj miałem dziesiątkę i rozmawiam tak, że jeden wagon jest raz A, raz B. Raz tak, raz tak. Tak są rozkłady zrobione. I codziennie, często mam dziesiątki, codziennie się zawsze zdarza, że ludzie się mylą. Jadę na Augustów, panie, ja na Olechów. Ale to 10B. No dobrze, ale... Ale to 10... A to jak B? Nie, ale panie, się ale... Mówią, panie, a B, co to? 10B. No dobrze, no ale... No, bo może jest jeszcze też trochę... Tak, ale jest... To, nie wiem, to jest źle pokazane. Ja jak jeżdżę Piotrkowską, to widzę, że przejeżdża tramwaj 118. A to jest 11. Bo, Jacku, ale ty nie jeździsz na przedmieście, jeździsz sobie po... Nie jeździsz. Ale ja uważam, ja przepraszam, ale na przedmieście ma około 100 godzin. Panowie tutaj kłócicie się o to, co ja wcześniej powiedziałem, chyba żeście tego nie zauważyli. Nie robi się częstotliwości 12 minut, jeśli są końcówki inne tras. Po prostu się nie robi takiej częstotliwości. Albo robimy system, że jeździ co komunikacja to 10 minut albo co 15, a nie co 12. Bo wtedy jest sytuacja, że na końcówce teraz jest coś co godzinę. W mieście się nie jeździ komunikacją miejską co godzinę liniami podstawowymi. Przecież to nie jest miasto. To jest ruch regionalny. Przepraszam, w Austrii to co 30 minut jeżdżą autobusy regionalne. Dwie trasy są co 30 minut przez małe wsie, a nie miasto. Dobrze, który, ale tutaj mówimy o jakichś przysiłkach. Nie, nie mówimy o przysiłkach. Przypadkiem znalazły się w granicy miasta. No, przecież no, nie. Mówimy o dzielnicach miasta. Nie, no, raczej nie o dzielnicach. Jacek ma Wiesin, na tym jest tak obsługiwanie. Proszę pana, jeżeli... Powinno być tak, że jakieś tam poważne dzielnice... Znaczy inaczej, po prostu nie ma usprawiedliwienia tego, żeby jakaś linia miała 5 wariantów. Wiadomo, że dlaczego ma 5 wariantów, bo gdzieś musi dojechać raz na godzinę. Nie, ja mam teorię, dlaczego linia ma 5 wariantów. Nie mam teorii. Dlatego, że mamy numerację od 50 do 99. Jak pan Burzałek nakreślił sobie kreską na mapie tych nowych tras, te wjazdy w osiedla, to teraz ja zadam podstawowe pytanie panu Burzałkowi. A jakby pan miał zlikwidować warianty i ponumerować te linie od 50 do 99, nie stosując ani tego ABC, to jak pan to zrobi? Nie da się. Nie da się, ale nie można zrobić linii. Tak, ja zaproponowałem rozwiązanie w filmie, żeby zrobić linię autobusową, skoro i tak już wywracamy tak jak wasza, od 101 do 199. A może się na wyświetlaczach nie mieścią. Ja tylko, ale bez A się zmieści. On przerwa. Ja szybciutko tylko wtrąceniem takim, żeby pokazać, że to nie jest reforma Burzałka, to warto sobie przypomnieć, że Burzałek był jednym z osób, który był zwolennikami likwidacji ABC. I nie chciał tego, więc to zostało wynagrodzone i to pokazuje, tym bardziej jak pan powiedział, że pan dawał uwagi, jak on po prostu, tak jak Rafał często mówi, że społecznicy są strzyżeni owiec. I tutaj właśnie to pokazano, że przyjść do urzędu, będziesz miał jakąś sprawczą władzę i to, co on był przeciwnikiem, on musiał to wprowadzić. To tutaj nie, przepraszam. Ja jestem najlepszym dowodem, że jak ktoś czegoś nie chce wprowadzić, to tego nie wprowadza i nie sygnuje tego własną głową. Jak ktoś czegoś nie chce, to się z tego wycofuje, tak? I bym musiał się zwolnić. Przepraszam. No. Jeżeli mogę odnieść się do numeracji, to uważam, że numeracja powinna... Nie miałby problemu ze znalezieniem pracy. Numeracja powinna coś mówić. Jeżeli mam numery, tak, linia autobusowa, ileś tam dziesiąte linii autobusowej, tak, to powinienem wiedzieć, która linia autobusowa jest taką, na którą mogę liczyć,
że ona będzie jeździć co 10 minut, co 12, a która będzie taka, co będzie co godzinę. Dlatego jest normalny miasta. Mamy linie pospieszne, autobusowe i normalne. Nie, tak linie w Hamburgu, mamy linię M, coś tam. I to wiadomo, że to jest co 10 minut przynajmniej. Tak jest dobrze. To wtedy ja wiem, jeszcze wiem, że to w nocy będzie się dało. Natomiast dlaczego tego nie zrobiono? Prawdopodobnie dlatego nie zaakcentowano tych linii częstych, bo magister nie chce się podjąć, że któreś linie będą częste. Powietrzne czasy. Bo on sobie teraz zrobił częste, a za parę miesięcy będzie nieczęste. No i tak dalej. Raz, dwa i tu leci. Można tak? Tak. Ja chciałbym tak najpierw zacząć od historii trochę Czonaszy z tymi kartonami, które się na Wałódź. Jak my zaczęliśmy w 2014-2015 roku w ogóle walczyć o taki ważny dokument, który akurat zdarza się, że dopiero jutro na sesji Rady Miejskiej będzie uchwalany. Ten dokument nazywa się Plan Transportowy dla Łodzi. My od lat go nie mieliśmy, dopiero po wielu bataliach się pojawi. Jedna z naszych inicjatyw było właśnie zrobienie debaty, o której pan profesor wspominał, o transporcie, gdzie dużo było mówione, odbyły się konsultacje, które były świetnie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Topografię. I nie mogę tutaj się z panią zgodzić, że nie było tej informacji, bo pani prezydent była na każdym przystanku, przyjść na spotkanie o transporcie, to było wyświetlane w komunikacji publicznej, to było również w gazetach, również w Dzienniku Łódzkim, w Ekspresie Ilustrowanym, pojawiały się sponsorowane reklamy o tym, że będą te spotkania, więc informacja o tym, że będzie reforma, była. Reforma, bo nie można tego rewolucją nazwać, gdyż w 2015 roku firma z Krakowa wykonała parę wariantów zmiany schematu komunikacji, no i zaczęli przygotowywać też plan transportowy. Oczywiście to się wielkim echem w mediach zaraz pojawiło, że to był bubel, oni przeprowadzili linie transportowe, które w ogóle szły inaczej, torowiska pojawiały się inaczej, inne nazwy, to był bubel. Więc tutaj Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu właśnie na czele z Burzałkiem i Maciejem Sobierajem przygotowali społeczny schemat komunikacji publicznej, czyli zalążek do reformy, która została przeprowadzona. I ta reforma, ona z punktu teoretycznego była świetna, ale z tych informacji, które oni mogli zdobyć, czyli jak funkcjonuje MPK, ile jest taboru, ile jest osób zatrudnionych. W momencie, kiedy Burzałek szedł do urzędu, był przekonany, że może coś zmienić i dodatkowo pojawił się jeszcze aspekt, którego nie przewidział. Co? Wiceprezydent Jabłoński. W momencie, kiedy zaczął przygotowywać Burzałek reformę komunikacyjną, pan wiceprezydent uciął miliony, to chyba nawet w pewnym momencie doszło to do 60 milionów redukcji wydatków na transport publiczny. Więc jeżeli ucinamy te wydatki budżetowe, to nie jesteśmy w stanie tego zaspokoić. Później pani prezydent oczywiście starała się pod presji przywrócić tej części, nadal nie wróciła to kwota do tej, jak jeszcze była przed tą reformą. Burzałek był bardzo postulował za tym, żeby przywrócić to, co było w 2001 roku, ale też to jest, jak powiedziałem, no, nie chciał tych ABC i również z tego, co pamiętam, ten społeczny projekt odnosił się do tego, co Kraków przygotował. A to chyba się przygotował. Nie pamiętam nazwy firmy, mogę później sprawdzić. Ale co to za pomysł, żeby Kraków? Przecież ci ludzie nie wiedzą, jak mogę dokończyć? To wymyślił urząd. Oni wygrali przetarg, nie znali się kompletnie. I tam się właśnie pojawiła numeracja dla tramwajów od 1 do 100, dla autobusów, znaczy do 99, dla autobusów od 100 do iluś tam, tak jak właśnie to w Warszawie funkcjonuje. I od tego odnosił się Burzałek, czyli do tego, co zrobił Kraków. I tak powstał właśnie ten społeczny projekt schematu. My kiedyś też robiliśmy spotkanie edukacyjne, jak może być transport przyjazny, a także całą kampanię Można Inaczej, gdzie pokazywaliśmy, jak funkcjonuje transport w innych miastach, a jak w Łodzi. No bo Łódź jest chyba jedynym w Polsce miastem, gdzie my nie tylko mamy korki samochodowe, ale ten właśnie transport, jak pan wspomniał, transport nieefektywny. Mamy teraz nieefektywny, źle działający. Ja pamiętam, jak wrzucaliśmy na Facebooka zdjęcia, jak robiliśmy konferencję prasową o tym, że tramwaje stoją w korkach. Na ŁTR-ze stają w korkach. I wydaliśmy 80 milionów na obszarowy system sterowania ruchem, ale dlaczego on nie działa? To nie jest tak, że on nie jest zaprojektowany. On jest zaprojektowany, tylko po prostu założenia. Stwierdzili sobie politycy, kto o tym decyduje. Nie decydują urzędnicy, tylko politycy, którzy po prostu boją się swoich wyborców i chcą zaspokoić wszystkich. Więc po prostu ten system ma być dla każdego dobry, ale nie da się każdego zaspokoić, więc dla każdego jest zły. Czyli tramwaj stoi, pieszy stoi, rowerzysta stoi, samochód stoi. Trzeba zdecydować, kto ma mieć priorytet,
bo na Euterze nadal, odkąd Euter powstał, były jakieś takie skrzyżowanie, gdzie przez chwilę się pojawił, ale my nigdzie nie mamy tego priorytetu. Tramwaj i idealnym, jak zaczęły po tych konsultacjach model transportowy być przygotowany, to chyba tam jakoś 8 do 12 skrzyżowań, gdzie ten tramwaj będzie miał priorytet, ale to nadal nie jest zrobione. A tramwaje powinny mieć bezwzględny priorytet, tramwaj podjeżdża do skrzyżowania, to światło się zmienia. I ten system może działać, tylko tutaj jest potrzebna decyzja polityczna. Czyli któryś z wiceprezydentów musi powiedzieć, ok, teraz sprawiamy. Co jeszcze jest ważne do uzupełnienia transportu publicznego? Parkingi, parku i jest. Potrzebujemy takich... Nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego i trzeba zrobić jak najszybciej. Na Zdrowiu, przy Widzewie, dworcu Widzewie. Ale miasto chce je robić w samym centrum na przykład. No właśnie takie nie powinno się w centrum robić, tylko dookoła z wyspy wiekomiejskiej. Ale oni są w centrum, no i tłumacz głąbą. Ja sobie teraz zadać panu pytanie, bo widzę, że pan jest osobą biegłą w sprawach MPK. Ja obserwuję MPK, jako, tak mówię, jako kierowca i jako pieszy, który idzie często wzdłuż torowiska, sobie patrzę, jak ten tramwaj funkcjonuje. Mówi pan o priorytecie. A jak ten priorytet można rozwiązać, jeżeli mamy sytuację tego typu? Przejeżdża jeden tramwaj na zielonym świetle. Staje na przystanku, który znajduje się tuż za skrzyżowaniem. Zanim jedzie stado tramwajów, bo one jadą stadami, a przez godzinę czy pół godziny nie ma ani jednego. I stoją teraz kolejne tramwaje, które teoretycznie powinny mieć priorytet i mogłyby przejechać na przystanek, tylko że ten przystanek zajmuje już tramwaj, który wcześniej przejechał. I tych tramwajów potrafi być 3, 4 i one stoją. Trzy razy. Ogólnie założenie, kiedy robili EUTR remont jeszcze za prezydenta Kropiwnickiego, były właśnie takie, że będzie system sterowania ruchem. Dlatego te przystanki pojawiły się za skrzyżowaniami, żeby on tramwaj podjeżdżał, miał od razu zielone, tam stawał i to ustawienie tych tramwajów. Też trzeba dlatego, żeby był lewoskręt dla samochodu. Nie, właśnie tutaj założenia właśnie były takie, że to szybko będzie działało, tak? I takie było założenie. Kolejnym problemem, z którym Burzałek się też musiał zmagać, jest to, że dane, jakie wcześniej udostępniało urząd miejski, a jaki kiedy wszedł do tego urzędu, okazało się, że taboru jest znacznie mniej niż jeżeli tak pytałeś urzędników, jak ci mówili. Mniej jest też pracowników niż było tutaj. Okazało się, pamiętam, jak kiedyś byłem na spotkaniu, gdzie było właśnie spotkanie z MPK, z DIT-em i był Burzałek, bo był z DIT, biuro strategii, gdzie był zatrudniony Burzałek, MPK. I jeszcze jakaś tam komórka i wtedy pamiętam, jak padło takie, no tak, musimy zająć się problemem, że niekiedy nie wyjeżdżają tramwaje czy autobusy z powodu tego, że mamy mniej motorniczych i kierowców niż powinno być. Czyli tutaj okazał się kolejny problem, że jest niewystarczająca liczba pracowników. Kolejny problem to są zajezdnie. My oprócz tego, że te zajezdnie powinny być z dwóch stron w ogóle obsługiwane, to powinniśmy mieć ich więcej. Dlaczego? Bo my możemy rozbudować Chocianowice i Teofilów, tylko mamy inny problem, że jeżeli będziemy więcej tam torowisk robili, to jednak jest problem z obsługą. Ktoś musi, każdy tramwaj, który zjeżdża po pracy, to musi być obsłużony, sprawdzony, czy działa. Te zajezdnie, one są niewydajne na tyle, więc my po prostu, jak słyszymy informacje o tym, że będziemy 40 nowych tramwajów, znaczy starych tramwajów z Niemiec wprowadzać, które są dobre, to nie znaczy, że my będziemy mieli więcej tych tramwajów. Nie, po prostu będziemy musieli 40 tramwajów zezłomować, żeby te mogły być obsługiwane. Więc tutaj pojawia się problem, że my pilnie potrzebujemy po prostu zajezdnie. I my musimy przeznaczyć wydatki inwestycyjne, zmienić budżet i zacząć wydawać na zajezdnie. No bo jak zlikwidowaliśmy tą Dąbrowskiego, no to my nie mamy po prostu gdzie fizycznie tego naprawiać. Ja mogę sobie ja powiem tak, jak się kupuje nowy tabor, to wcale nie trzeba mieć więcej zajezdni, ponieważ nowy tabor ma dużo dłuższe przebiegi. Telefoniczne, przepraszam. Znaczy ja przypomnę, bo ja pracowałem przecież na studium wykonalności dla tramwaju regionalnego łódzkiego, gdzie ten projekt został w końcu zaniechany. I oczywiście kupowanie z Niemiec tramwajów, no praktycznie, znaczy one są właśnie chyba za cenę złomu oddawane. To nie jest jakby problem, że tych środków nie można pozyskać. Transport publiczny generalnie może mieć dosyć duże dofinansowanie i to oczywiście zależy, jak to dofinansowanie idzie. Na przykład WZ-ki pokazuje, że poszły pieniądze z Łodzi na system, który kosztował bardzo dużo, a nie wygenerował żadnego pozytywnego jakby efektu, oprócz tego, że komunikacja miejska spadła jej udział ze względu na spadek wschód-zachód przewozów. Więc to znaczy, to nie jest tak, że jak spojrzymy się na rozbudowane systemy tramwajowe, to mamy w każdym mieście po ileś zajezdni tramwajowych.
Także to robi się takie sytuacje, czasami się robi takie sytuacje właśnie ze względu na obsługę, że robi się na istniejących zajezdniach tramwajowych, znaczy takich pętlach tramwajowych, po prostu się teren na przykład ogradza, żeby na przykład w nocy zostawały tramwaje i żeby na przykład rano obsługa ruszała tymi tramwajami z tym miejsca. Być może, że takie rozwiązania też należy stosować. Ja widziałem systemy kolejowe, gdzie się bardzo często coś takiego stosuje, że na przykład po 2-3 zestawy stoją po to właśnie w terenie ugodzonym, żeby nie było... W metrze jest coś takiego robione, więc niekoniecznie trzeba wielkie zajezdnie. Oczywiście to, co pan profesor powiedział, błędem było skasowanie tej zajezdni w centrum, bo to jest po prostu... No... Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Pan powiedział o planie transportu, użył tego sformułowania plan transportowy i potem zaraz zaczął mówić o liniach i o tym, co się wydarzyło. Kilka lat po terminie ustawowym tego planu. Ja chciałem powiedzieć, moim zdaniem to są dwie różne rzeczy. To znaczy układ linii autobusowych, tramwajowych, to jest układ linii, to sobie robimy troszkę na innej zasadzie niż plan transportowy. Plan transportowy to jest w ogóle zastanowienie się, jak ma wyglądać system transportowy w tym mieście, a nie układ linii. I tutaj chcę powiedzieć, że już to w ogóle nie wyszło, prawda? I za chwilę będzie, być może już się pojawiają jakieś głosy, które proponują jakieś uzupełnienia sieci tramwajowej na przykład, które są niepotrzebne, ale nie aż tak, a częściowo to są takie średnio potrzebne rzeczy moim zdaniem. Natomiast istnieje całkiem ciekawy problem, który się wiąże z wizją przyszłości tego miasta, mianowicie z barierami przestrzennymi, z pokonywaniem barier przestrzennych, kolejowych przede wszystkim, które istnieją wokół tego miasta, bo ta kolej ogólna wciąż jest barierą przestrzenną. Jak rzeka dookoła centrum. Tak jak rzeka, jakby jakiś jezioro był, to wyspa była. Tak, nie? Wyspa. No i teraz to jest kuriozalne, ja tak siedzę na tej Politechnice, siedzę tak na końcu świata, za chwilę to mam już Aleję Włókniarzy, tak, czy papieża, jak on tam teraz nazywa, i potem mam te zjazdy kolejowe rozmaite i nie mogę tam niczym przejechać, oprócz roweru oczywiście. I samochodu, który zatrzyma na dwóch przejazdach. Proszę Państwa, potrzebna jest na przykład wizja rozbudowy tramwaju, ale tylko tramwaju, nie samochodu, tylko tramwaju, tylko transportu aktywnego, czyli sieci na przykład dróg rowerowych, które przekroczą tę barierę przestrzenną. I na przykład na pierwszych drogach od razu się robi, to zróbmy taki wiadukt czy tunel, no lepiej wiadukt pewnie, bo to tam będzie bezpieczniej, właśnie między Karolewem a Południowym Śródmieściem. Zróbmy wiadukt tramwajowo-rowerowy pomiędzy Kurczakami a Niższą, na przykład, prawda? Tam były przewidywane arterie kiedyś. Gdyby ktoś poważnie chciał traktować to miasto, jego przyszłość, jego wizję zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej mobilności, to by tak myślał. Tymczasem również oczywiście jest kwestia Alei Kościuszki i tak dalej, prawda? Tych wszystkich przestrzeni śródmiejskich, które się duszą. O tym, żeby pociągnąć sprawę Alejami Kościuszki, to w ogóle było, nie było mowy. Nie, ale też ja mówię o Kościuszki tej, gdzie jest tramwaj? Aha. Że tam też ta przestrzeń nie jest tramwajowa, ona jest przestrzenią, której się przede wszystkim jest arteria. Mówię, że trzeba myśleć w sposób taki, żeby rzeczywiście realizować ten zrównoważony rozwój, poprzez zrównoważoną mobilność, albo odwrotnie. Zrównoważoną mobilność i przez to zrównoważony rozwój w efekcie. I to, co Państwu tu podsuwam, to są takie pomysły, po prostu na razie zupełnie niekonkretne, ale mające moim zdaniem dosyć poważne powody, żeby się zacząć o nich poważnie myśleć. Bo to nam udrożni to miasto rzeczywiście, nie wprowadzając jednocześnie tego straszliwego natłoku samochodów, które podobno na przykład nam suburbanizacja daje. Tutaj też się odniosę, że to suburbanizacja w Łodzi niekoniecznie jest aż taka wielka. I oczywiście magistratowi wygodnie jest powiedzieć, a no ci mieszkańcy suburbiów na tutaj gniotą i tego. W porównaniu z Poznaniem, czy z Wrocławiem, czy z Trójmiastem, to w Łodzi ta suburbanizacja jest stosunkowo niewielka. Więc ja nie sądzę, że tak było. Ja myślę, że to głównie działa to, co wyszło przy okazji tego plebiscytu wyborczej. Jak oceniają mieszkańcy dużych miast publiczną komunikację i wyszło, że było najgorzej. I to chyba jest przyczyna. Nie uwzględnił Pan jednej rzeczy. Mówimy tutaj o dwóch modelach rozszerzania się miasta. W Łodzi mamy i w okolicach mamy do czynienia z czymś naprawdę dziwnym, ponieważ są miejscowości w okolicy Łodzi, które jest Trykowa, węzła autostradowego, które są odcięte od jakiejkolwiek formy komunikacji poza indywidualnym samochodem.
Mieszkańcy wielu wsi, małych miejscowości nie mają wyboru. Jest 8 osób w rodzinie, 7, mają 5-6 samochodów, bo dziecko musi jechać do szkoły, ktoś do pracy w różnych godzinach, a kiedyś, ja pamiętam, moja żona jest spod Łodzi, był PKS, było coś takiego, że mogłem wsiąść w autobus i pojechać autobusem do mojej przyszłej żony i wrócić tym autobusem jeszcze. Ale oczywiście, że tak, tylko jak się patrzy na zdjęcia satelitarne, to one pokazują taką prawdę, że ta suburbanizacja, czyli ta pseudourbanizacja tych pól podłódzkich nie jest aż taka znowu wielka, jak kiedy się spojrzy to na to, co się dzieje pod Warszawą, czy dzieje się pod Poznaniem. Tam się naprawdę odcięliśmy ludzi od możliwości dojazdu do miasta. Ale tam też nie jest dobrze. Niż własny tam jest też okropnie. A na dodatek ci ludzie jeszcze teraz jako kierowca tam jest największa skala. Nie mają możliwości, bo przecież dlaczego każdy ze Strykowa, z innych miasteczek musi wjechać do centrum miasta? Bo nie ma gdzie zostawić samochodu. W ostatnim spotkaniu w szkole 58, gdzie była pani prezydent miasta, po raz kolejny, to już będą trzecie wybory, w których obiecuję, że może w tym roku zacznie się przetarg na pierwszy parking Park and Drive. Oczywiście, że 20 samochodów i ulokowanych trzeba faktu. Nie ma mowy o tym, żeby zapewnić dojazd wszystkim, z każdego najmniejszego przesiłka do centrum miasta. Ale można ten ruch rozwinąć. Natomiast za pomocą park and ride oczywiście można próbować to kanalizować. Druga sprawa, która powinna natychmiast iść, to jest rzeczywiście polityka push and pull, jak to się mówi, czyli wyrzucania z obszaru śródmiejskiego tych negatywnych środowiskowo form przemieszczania się, no niestety samochodu. Dobrze, że pan mówi, że pan się przemieszcza pieszo, mój szacunek składam. Natomiast przyciągania tych dobrych, no właśnie poprzez te wiadukty, o których była mowa, poprzez priorytetyzację transportu publicznego. I tak naprawdę to jest to pole, nie tam, gdzie która linia idzie. Bo oczywiście to jest strasznie teraz dramatycznie denerwujące, że coś żeśmy stracili. I trzeba zabiegać, żeby jasno, to może ja mam do ciebie takie ale to jest mało ważne. Ale ja nie pytanie, tutaj już kolega od godziny podnosi rękę. Prawie. Adam Pawłowski, bardzo miło i przyjemnie być dzisiaj na tym spotkaniu. Ja tutaj też taką uwagę trochę broniącą Tomasza Burzałka z tego powodu, że ja miałem okazję zapoznać się z planem przed zmianą. I on nie był zły, częstotliwość była dobra i nawet była uwaga, że ten plan oryginalny, tak jak Tomasz Burzałek zostawił, będzie działał tylko i wyłącznie w przypadku, gdy będzie zachowana ta częstotliwość. I co się stało? Jaka była częstotliwość? 12? Z tego co pamiętam, 8 minut dla tramwaju. Burzałka to chyba 7 minut. 8 minut. Jest nawet 6. Tak, nawet do 6 w szczycie. Znaczy, ta reforma, 2001. Ale ta reforma była przygotowana właśnie przede wszystkim pod taką częstotliwość i przy tej częstotliwości te przesiadki się ze sobą spinały i w ogóle to było w miarę logiczne. I co się stało w tym momencie? Jaki był komunikat ze strony MPK, z GIT-u i w ogóle? No wszystko pięknie, wszystko fajnie, tylko nie mamy szans zrealizowania tego, więc zrobimy to z 2 razy mniejszą częstotliwością. I pytanie polega na tym podstawowe. Dlaczego w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tej reformy tak, jak ona była naprawdę założona, to my ją jednak wprowadzamy. I nazywamy ją rewolucją, ewolucją i tak dalej. Znaczy odpowiedź jest prosta, bo to jest oszczędność pieniędzy w porównaniu z tym, co było wcześniej. No i wreszcie. Tylko jest to jak najbardziej sprzeczne z tym, że my chcemy właśnie miasta rozwijającego się, zrównoważonego i dbającego o potrzeby mieszkańców. Ale jakby zrobili co 6 minut. Znaczy, tutaj pan. Przepraszam, ja taką uwagę, ale tu wszyscy mówią, że w zasadzie reforma była świetnie zaprojektowana, tylko się nie udało. Ja nie mówię, nie było. Natomiast no my jesteśmy jakby drugą stroną, tak? Czyli w zasadzie nie znamy planów, chcemy o nich dyskutować i mówić, tylko że zostawiliśmy postawienie jakby przed ścianą, tak? Bo plan jest i nie działa. I no, wszyscy mówią, że jest rewelacyjnie, tylko ktoś inny miał inny pomysł i działało źle, natomiast no, dla nas liczy się po prostu efekt. To nie działa i dla nas jest to okropne. Ja jestem mieszkańcem ulicy Szklanej, my akurat protestowaliśmy przeciwko autobusowi, który tam kursuje. Teraz zmieniono, bo jeździły 2.
Natomiast ostrzegaliśmy władzę, że będzie tam problem, ponieważ nawierzchnia i ulica jest nieprzystosowana do tego, bo to jest stary ciąg technologiczny, który po prostu ulegnie zniszczeniu. No i rzeczywiście, już mamy dwa remonty na naszej ulicy, kiedy trzeba było naprawiać to nawierzchnię. Za chwilę no, miasto poszło po rozum do głowy trochę, jeden autobus przeniosło na ulicę Franciszkańską, który tamtędy jeździ w jedną stronę. Ale ulica Franciszkańska też jest w fatalnym stanie i generalnie uważam, że skoro zaczyna się reformę i przeprowadzamy linie autobusowe, to najpierw zróbmy taką infrastrukturę, żeby można było w ogóle tamtędy autobusem jeździć. Niech Państwo sobie wyobrażą, że na naszej ulicy, żeby można było puścić dwa autobusy, była wymagana odpowiednia szerokość, ucięto po prostu pół metra trawnika. Nie mówiąc już o tym, że zlikwidowano parkingi dla samochodów, bo samochody parkowały prostopadle do osi jezdni, a teraz są zmuszone parkować równolegle. Na dodatek pani prezydent Zdanowska na spotkaniu w 2008 w szkole 58 powiedziała, że miasto zrobiło na ulicy Szklanej 30 miejsc parkingowych, likwidując drugie tyle. No więc tutaj nic nie działa, po prostu tak jak trzeba i... No jeszcze trzeba zobaczyć, jak pięknie ten autobus franciszkański próbuje w tam ciąg przy pizzerii skręcić. No i więc właśnie, teraz jeszcze moje... I próbuje skręcić. Teraz jeszcze moje zdanie a propos planów. Proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi, że plan jest świetny, a projektuje jazdę autobusem ulicą Nawrot i autobus musi skręcić z lewej strony w ulicę Sienkiewicza, która jest dwukierunkowa, a na Nawrot jest lewoskręt, bo z lewo można skręcić tylko z jednego pasa i autobus przegubowy musi się zmieścić jeszcze tam, gdzie skręcają samochody z ulicy Sienkiewicza w Nawrot w lewo i jadą drugim pasem, bo tak się ustawiają, żeby korki likwidować na wprost ulicą Sienkiewicza, to chyba nigdy tam nie był. No właśnie, no, dobrze, to, że ja mam wrażenie, że ta reforma była, czy projekt w ogóle, przepraszam bardzo, że była robiona po prostu za zabiórka. Ktoś wziął plan Łodzi, naszkicował sobie ołówkiem trasy jazdów, a wychodzi rewelacyjnie, to tak robimy. Ale proszę Państwa, bardzo prosty przykład w mojego rejonu, gdzie mieszkam i powiem Państwu, jak to było robione w ogóle bez żadnego pomysłu. Wszyscy walczyli od dawna u nas na skomunikowanie ulicy Franciszkańskiej z centrum miasta, ponieważ nie było tam nigdy żadnej komunikacji, to była wielka bolączka. Ale przy remoncie ulicy Inflanckiej zlikwidowano lewoskręt z ulicy Inflanckiej w ulicę Franciszkańską i w ten sposób zablokowano sobie możliwość ułożenia tam trasy autobusu, która była. I autobus może w zasadzie jechać tam tylko w jednym kierunku, bo tam to rozwiązanie skrzyżowania jest okropne. I teraz w uliczki, które są takie jak nasza, czyli to jest właściwie to jest łącznik techniczny, bo to nie jest ulica w ogóle nawet. Bo to kiedyś było, kiedy budowano osiedle, położono po prostu płyty i ktoś powiedział, że to jest ulica Szklana, a potem naniesiono to na mapę, ale to jest nieprawda, bo to jest łącznik techniczny. Na dodatek i jeżdżą tam teraz, ponieważ po tej całej zmianie systemu ruchu, cały ruch z ulicy Inflanckiej, który kiedyś przemieszczał się ulicą Franciszkańską, jeździ teraz maleńką uliczką osiedlową, na której są jeszcze specjalnie dbane o tych tak zwanych leżących policjantów, ponieważ niektórzy kierowcy po prostu jeżdżą bardzo szybko, a tam chodzą dzieci, bo z drugiej strony z programu, z budżetu obywatelskiego wybudowaliśmy dzieciom plac zabaw po prostu. Dobrze, czy z Państwem konsultowano tą reformę? Proszę Pana, jeśli konsultowano, to nie wiem gdzie, bo na ulicy i w skrzynce pocztowej ani żadnych informacji przed reformą nie było. Myśmy protestowali po i próbowaliśmy, kiedy się dowiedzieliśmy, że taka reforma będzie jeszcze przed, próbować cokolwiek wymóc, to tak jak Pani powiedziała, bo my współdziałamy Udało się zablokować taki autobus na Księdza Brzuski, gdzie się okazało technicznie, kierowcy chyba z MPK pokazywali z Limanowskiego, że autobus nie jest w stanie fizycznie skręcić w jedną ani w drugą stronę. Ale to też pokazuje tylko jedno, że osiedlowej ulicy. Panowie mówicie świetnie o planach i o teorii, tylko że po prostu no, teorię ktoś zrobił z zabiórka, z podręcznika, a nie jakby widząc to, co dzieje się rzeczywiście w mieście. I chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio tak. Od dawna jest przygotowana, znaczy no, jest cały czas taki ciąg od ulicy Łagiewnickiej, który jest tam do ulicy, który nie wydaje się pozwolenia na budowę, żeby można było ulicę tam dolną wydłużyć dalej do Marysińskiej i dalej było jeszcze problem tam aż do parku.
jakby nikt o to nie dba, żeby w prosty bardzo sposób, ponieważ tam nie ma żadnych budynków, po prostu udrożnić ten sprawny... Pan wie, kto to blokuje. No ja sam nie wiem. Nie mam pojęcia. Jestem strasznie ciekaw. Ale wiedzą, co się teraz szykuje. Szykuje się mianowicie przebicie ulicy Berlińskiego w kierunku zachodniej. To jest planowane przez pracownię urbanistyczną. I zamknięcie wojska. Ja się pytam, dlaczego nie chcą przedłużyć dolnej, czyli tej tak zwanej Tokarzyskiego. No właśnie, o tym mówimy. Bo ale pan nie wie, ja jestem strasznie ciekaw, jako obywatel tego miasta. No. Ta droga była planowana w lat 50. Dosłownie. Jeżeli no, od tego, a potem możemy sobie zmienić autobus, jak chcemy. Proszę tutaj. Ruski Michał, Wolne Miasto Łódź. Ja kiedy byłem dziennikarzem, to śledziłem też kwestie tej całej pętli na Janowie i tutaj, jeżeli można kontynuować wątek pana, który całe szczęście mnie wozi komunikacją miejską, to że się bardzo państwu dziękuję, bo ja tak korzystam z tej komunikacji, ale tam akurat pętla na Janowie była na tyle specyficzna, że tam też było dużo protestów i tam też właśnie sami kierowcy protestowali, że oni nie chcą się wciskać akurat w te uliczki, tak? Czyli to jest w kwestii tego, jak ta reforma była konsultowana ogólnie z pracownikami MPK. A w kwestii samego, ja tutaj będę bronił pana Burzałka z jednego prostego powodu. On ma jeden tylko minus. To jest minus taki, że jest wizjonerem i marzycielem. I jednak tutaj dostał bardzo trudne zadanie. Starał się tutaj zrobić kilka wątków, które niestety nie są kompatybilne z Łodzią oraz z tymi różnego rodzaju wymaganiami. I niestety, ale jest to kolejna tutaj dyskusja w Inspro, które pokazuje jedną bardzo smutną rzecz. Nasze miasto się zwija i nasze miasto niestety upada i to, że niestety mamy kłopoty z MBK, no to wynika również z tego, że no, to miasto ma bardzo dużo problemów strukturalnych i głównie to też chodzi o budżet, tak? No, na tej no całej... będzie gorzej, tak, no będzie gorzej, tak? No, jeżeli nie mamy z czego zrobić reformy właściwej, no to niestety tak to będzie wyglądało, tak? No i im więcej przesiadek, no to teoretycznie, będziemy płacili więcej za przyjazdy. Co jest oczywiście bzdurą, tak? No bo niestety ludzie zrezygnują z przemieszczania się komunikacją miejską i w ogóle nie będą płacić za żadne. Zostało 8 minut, ja przepraszam tych, którzy już podnosili rękę, ale ostatnie 8 minut dla każdego po 2 minuty. Czy ja bardziej nie ruszę. Pani pierwszy. No to zamykamy. Jest temat, ja nie mogę zostawić tego, że mówicie, że nie ma pieniędzy. No dobra, to... Bo akurat badałem kilkanaście budżetów KZK GOP-u, gdzie właśnie była sytuacja, nie mamy pieniędzy, przewozy nas spadają, w związku z tym tniemy komunikację. I efekt jest taki, że miasta na Śląsku wydają teraz 3 razy więcej na komunikację, niż wydawały w czasach, kiedy ludzie jeździli. Te 60 milionów, których dzisiaj nie ma, skończy się na tym, że Łódź będzie płaciła 500 milionów więcej na komunikację, którą nikt nie będzie jeździł. Ponieważ efekt jest taki, że płaci się więcej za komunikację, która jest źle przygotowana. Ja się też nie zgadzam na mówienie o wizjonerze, bo trzeba mieć autobusy, robi się prostą sieć komunikacyjną, jeśli nie ma autobusów, które mogą, jak to się mówi, eksplorować małe ulice. W Australii są zupełnie inne typy autobusów po to, żeby autobusy mogły, tak jak pani mówiła, zatrzymywać się 5 cm od krawężnika. Jest zupełnie inny układ jezdny tych autobusów. I nie robi się linii A, B, C, D, E, jeśli nie możemy. I to niestety musimy jeździć prosto. Jeśli mamy długie autobusy, 15-18 metrowe, nie robimy linii eksplorujących. Niestety. Ja chciałam wyrazić uznanie, postaram się krótko, Szklanej, że naprawdę się włączyła w te protesty i w tę naszą wspólną działalność. Proszę Państwa, jeżeli ludzie nie będą mówili nie, to będzie tak, jak jest. I jeśli chodzi o pana Burzałka, niektórzy go tu bronią. Ja nie mam nic do pana Burzałka, ale jednak on robił podobno tą siatkę. Nie można w ogóle się dowiedzieć. Mówią jedni Kraków, jedni mówią sztab łódzki. Pana Rosickiego my pytali, też na mnie. Koszty, proszę Państwa. Przecież to są olbrzymie koszty tych zmian. I nikt nam nie chce powiedzieć, ile to kosztowało. Rozkłady jazdy nieczytelne miały być poprawiane. Pokazano mi jedne kartki, drugie kartki i trzecie kartki są takie same, jak ukośne napisy
zwróćcie Państwo uwagę, będziecie starymi ludźmi. Zobaczcie, czy tam stary człowiek może. Może przeczytać. Ja się pytam, kogo tam czytam, który mu przeczytał. Inne miasta mają rozkłady wzory, żeśmy pokazali. Jeśli chodzi o pana Burzałka. Pan Burzałek, szkoda, że go nie ma, bo mówimy o nim, nawet nie powinno może tak być. Pan Burzałek ileś lat temu, ja doskonale pamiętam, stał przed urzędem miasta strony z parędem, czas na bunt pasażerów. No i zrobił tak to, siatki zrobił urząd miasta, że teraz dopiero pasażerowie się mówią. Nieprawda jest, że były poważne konsultacje. Były pozorowane konsultacje i ludzie zostali zaskoczeni tymi zmianami. Nie można mówić, proszę Państwa, że komuś się nie podoba to, albo to się nie podoba, nikogo się nigdy nie zadowoli. Ale nie można zrobić siatki takiej, która jest koszmarem i która prawie nikogo nie zadowala. No jest też to, proszę Państwa, odpowiedzialność. Odpowiedzialność w Polsce, i to można szeroko o tym mówić, specjalne spotkanie obywatelskie. Nie ma odpowiedzialności za decyzje, za straty, za marnotrawstwo, proszę Państwa. Te pieniądze, które zostały wydane na te wszystkie, tam całą reformę, trzeba byłoby to policzyć. A w ogóle zostało to zrobione, to któryś pan powiedział, chodziło o oszczędności, bo jest mniejsza liczba, jest mniejsza częstotliwość. Odpowiedzialność powinniśmy żądać rządzących odpowiedzialności. Nie odpowiadają, nie ma autorów tej siatki. Każdy mówi, to nie ja, a to Kraków, a to a czy wiemy w ogóle, ile by kosztowało przywrócenie tego rozkładu 2001, o którym już kilka osób? Nie, no to właśnie, nie da się przywrócić tego, co było. Już nie da nawet przejść. Dla mnie przykre jest to, że... Proszę Państwa, jeszcze 4 minuty, tak? I skończymy ostatnie głosy. Ja należę tutaj, prezentuję tych, których się oskarża o to, że my blokujemy, utrudniamy, generujemy korki, tylko że po dzisiejszym spotkaniu, kiedy naprawdę spotkali się ludzie o różnych poglądach, o różnych opiniach, ja mam bardzo smutne wrażenie, że jako dla każdego kierowcy, który chciałby nawet zmienić swoje upodobania, w tym momencie on nie ma alternatywy, bo jeżeli alternatywą dla dobrego obiadu w restauracji ma być obgryzanie tylku ze ściany, to nie jest to alternatywa. A taki MPK w tym momencie nam oferuje się. Ja jeździłem MPK do szkoły, jeździłem z Teofilowa na niedaleko stąd do 12 liceum. Całkiem duży kawałek drogi. Dobre liceum. Tak, dziękuję. Miło wspominam. Tramwajem numer 23 wsiadałem na Limanowskiego, dojeżdżałem do szkoły, wracałem. Jeździłem na studia na Jaracza, na osiedle akademickie, wsiadałem do tramwaju i jechałem. Zdarzało się, że miałem już na studiach samochód swój prywatny, ale ja wybierałem tramwaj, bo chciałem iść na przykład z kolegami na piwo. A w tej chwili ja nie mam możliwości na przykład w weekend skorzystać z MPK, a wieczorem sobie w piątek wypić lampkę dobrego wina. A nigdy nie wsiadam do samochodu, jeżeli dzień wcześniej chociażby spróbowałem albo powąchałem alkohol. Nie mam, bo wyjdę z domu, spojrzę na rozkład jazdy, tramwaj za 23-25 minut w niedzielę, w sobotę, albo w ogóle. Bo są linie, które znikają w weekend. Nie ma ich. Po prostu, więc... Nie mamy jako kierowcy, proszę nie mieć do nas pretensji, że kierowcy jeżdżą po mieście, ale my czasami musimy dotrzeć do pracy, zawieźć dzieci, a nie mamy czym. Wielu z nas by chętnie wsiadło do MPK, część z nas jeździ też rowerami, ja na przykład chodzę, ale nie tylko dlatego chodzę, że lubię, ale dlatego, że robię to szybciej niż robię to tramwaj, no przykro. Ja chciałem jeszcze panów prelegentów zapytać o te linie, takie puste, które jeżdżą gdzieś na obrzeża miasta, czy jest w ogóle jakiś patent na to na świecie? No bo... Oczywiście, że tak jak mówiłem, że są autobusy, które mają inny układ zawieszenia, no mamy po prostu minibusy, tak, które są dłuższe. Znaczy, ale wtedy się robi sieć komunikacyjną, na przykład bazującą, czego w Łodzi nie zrobiono, że jest linia szybka dowożąca do miejsca przesiadkowego, znaczy jest szybka linia, to znaczy, że ona ma prędkość komunikacyjną, no tak jak są BTR, że... autobusy bardzo szybkie. Ja zwracam uwagę, że nawet jeśli mamy układ drogowy bardzo szybki, zazwyczaj komunikacja miejska z tego układu nie korzysta. No, przecież tym tunelem, który jest pod tramwajem, też mógłby iść na przykład szybki autobus, który się na przykład nie zatrzymuje przez dwa kilometry, tak? I nagle by się okazało...
Dokładnie mógłby autostradą. No, tego się, więc to też jest wada systemu rewolucji wprowadzonej, kiedy ten układ komunikacyjny drogowy się zmienił i tego ta rewolucja nie zmieniła. A te, więc inaczej, są rozwiązania, żeby coś takiego wprowadzić. Nie mam takiego przekonania. Mam z moich licznych bardzo podróży wynika, że w bardzo wielu miastach zachodu, gdzie jest znacznie niższy procent używających transportu publicznego niż w Polsce, jest tak, że się jedzie autobusem samemu. Bo dwie osoby jeszcze jadą. No tak, one jadą dość rzadko. Więc też bez przesady. Moim zdaniem ta sytuacja, która jest w Łodzi, nie jest jeszcze taka tragiczna. Oczywiście wcale nie jest dobra i wcale nie jest tak, żeby wszystko to, co zostało zrobione, było takie... Będzie gorzej. Nie było częściowo zmarnowanymi pieniędzmi. I teraz chciałem jeszcze powiedzieć, no, strasznie dużo oskarżeń tutaj padło. I chciałem też powiedzieć, że jest jakaś taka ciekawa historia, że kiedy się mówi o tym, że ktoś oddaje, zabiera jakieś środki, to zwykle chodzi o tego wiceprezydenta lub jakiegoś dyrektora. Natomiast kiedy się mówi o tym, że ktoś coś daje, na przykład buduje park and ride, nowe stacje na obwodowej linii kolejowej, którą mało kto jeździ, to jest to wtedy pani prezydent. To jest bardzo ciekawa socjotechnika i też chciałem Państwu powiedzieć, że cała ta afera związana z tą reformą układu linii też mi się wydaje dość socjotechnicznym produktem, mianowicie takim, żeby właśnie zamiast mówić o istocie rzeczy, czyli o przyspieszeniu, o ułatwieniach dla niepełnosprawnych, o rzeczywistym zwiększeniu częstotliwości, zaczęła się dyskusja wokół tego, którędy przebiegnie autobus ileś tam B, albo czy w ogóle to ma sens. To jest straszne, bo ilość ludzkiej inicjatywy została tutaj strasznie zmarnowana. I my cały czas jesteśmy na początku drogi, a o tym, żeby temu miastu zapewnić w ogóle drogi rozwoju, to w ogóle się już nie mówi. Nawet nie myśli o tym, prawda? I na tym polega tragedia tego miasta. Ale ja muszę zaprotestować, przepraszam, bo wszyscy o tej częstotliwości, że nie miał pieniędzy, bo jakby miał, to by wszystko fajnie wyszło. Jakby miał te pieniądze i co 7,5 minuty były wszystkie tramwaje ustawione, to i Kościuszki, i Narutowicza stałyby w wiecznym korku. Nie, 2001 rok. Tak. A co? Właśnie tak było. Ale w 2001 roku było mniej samochodów niż teraz. Dwójka, trójka, szóstka, siódemka, jedenastka. Nie było świadectw. Proszę Państwa, kończymy. Bardzo Państwu dziękuję. Precz ze wszystkim. Obecnie, gdzie mamy zapraszam za miesiąc. Gdzie mamy mniej tramwajów, na MTR-ze tramwaj stoi w korku. Pod tytułem Nowy Jedwabny Szlak była większa, więc tramwaj czarny łabędź, na MTR-ze nie stał. Zapraszam. Korku. Już dzisiaj. Nie i tutaj pana teoria. Do jakiego miasta nie stał? Samochód ustawić, nie mieściłem. Jest też to pan. Ale jakie?